Buongiorno! Czy wszyscy są już na pozycjach? Czy wszyscy są gotowi? Jest godzina 19.04 z drobniutkim poślizgiem, ale, jesteśmy w Hate Parku. Pierwszy Hate Park w 2021 roku, a moim gościem, waszym gościem dzisiaj jest arcymistrz szachowy Jan Krzysztof Duda. Cześć Janek. Dzień dobry, dobry wieczór. Musieliśmy szybciutko przedstawić figury, bierki na tej szachownicy, która stoi tutaj, ponieważ twoje wprawne oko sprawdziło, że ustawiliśmy źle białe versus czarne. Dzisiaj dużo szachownic mamy w całym studiu, a to dlatego, że umówiliśmy się z Jankiem, że około godziny 20 prawdopodobnie wpadną do studia i Mateusz Borek, i Krzysiek Stanowski, który prowadził już jeden szachowy Hate Park. I chcemy się z tobą sprawdzić, słuchaj, w grze w szachy. Umówmy się, że jeszcze może się o coś założymy, który z nas trzech wytrzyma z tobą najdłużej, bo to raczej będzie tylko chodziło o to, żeby utrzymać się na tej szachownicy najdłużej, jak tylko się da. Wy do nas dzwońcie, bo Hate Park polega na tym, że to wy możecie z Jankiem rozmawiać. Nasz numer telefonu 22, nowy numer telefonu, uwaga, nowy, 208. 55 81 22 208 55 81. Pytajcie Janka. Ja tylko tak szybciutko, nie będę mówił wszystkiego o tobie, ale jesteś facetem, który, jeżeli nie oglądaliście jeszcze mojego pierwszego razu, który nagrywaliśmy przed świętami z Jankiem, no to jesteś ostatnim facetem, który pokonał słynnego Magnusa Carlsena po ilu? Dwóch latach? Dwóch miesiącach? Dziesięciu dniach bez porażki? Tak to było? Coś takiego, tak. 802 dni. 801, są różne teorie na ten temat. Tak, no i 10 października, tak? 10 października? Tak, wtedy, kiedy Iga Świątek też. Wtedy, kiedy Iga Świątek wygrywała Roland Garrosa, więc Janek wygrał z Magnusem Carlsenem w szachy tradycyjne, dodajmy, bo to siedzieliście twarzą twarz, face to face, żeby sobie pograć. Czołowy szachista świata, a przy okazji jeden z 15 w tej chwili, finalna 15 w plebiscycie przeglądu sportowego. Jutro wyniki. Także też możecie na Janka głosować w plebiscycie przeglądu sportowego, by znalazł się w czołowej dziesiątki. Jakie masz przeczucia z tym związane? No umówmy się, na podium może być ciężko. Jest tak, Iga, nie, jest pierwsza Robert, dziesiątka, myślę, jest Bartek Zmarzlik. Byłbym bardzo szczęśliwy, będąc w pierwszej dziesiątce, więc ale jakby sama nominacja jest dla mnie najważniejsza, bo cieszy mnie fakt, że szachy są docenione i stają się coraz bardziej popularne. Po części też właśnie dzięki temu, że się tam dostałem, więc ja najchętniej na nie bym oglądał tą galę, nie siedząc u siebie w domu, nie występował na niej, ale bo nie lubię jakby takiej imprezy do końca. Znaczy mam na myśli, że jestem szachistą, jestem introwertykiem, lubię siedzieć w zamknięciu, no ale robię to dla popularyzacji szachów i bardzo mnie pocieszy ten fakt, że się tam dostałem. Janek, a powiedz mi taką rzecz, mamy już pierwszy telefon, za chwileczkę go odbiorę. Dzisiaj zadam ci kilka pytań, których nie zdążyłem ci zadać w trakcie mojego pierwszego razu, chociaż pogadaliśmy sobie godzinę i 40 minut, ale co ty powiesz ludziom, którzy, bo nawet znalazłem takie komentarze pod tym naszym programem, mój pierwszy raz, że szachy to żaden sport, że co też robią tacy szachiści, siedzą, nic innego nie robią, tylko ewentualnie szare komórki pracują, że takim samym sportem jak szachy to jest tak samo, to są e-sportowcy, którzy grają na padzie, rozumiesz, w gry komputerowe. Że jest to gra, ale nie sport, tak mówią. Tak, tak, no oczywiście no, spotkałem się z tym wiele razy, tak. Znaczy no, tu się pojawia od razu jakby pytanie, tak, co to jest sport, no nie z definicji, jak zdefiniować sport. No myślę, że szachy jakby na pewno są sportem, ponieważ no, oprócz tej pracy, tak, takiej stricte fizycznej, jak w innych sportach, no to wszystko inne jakby jest, tak, zawarte. Trzeba cały czas trenować, bez regularnej pracy nie ma sukcesów. I na najwyższym poziomie aktywność fizyczna też jest bardzo ważna. Powiedziałbym, kluczowym elementem jest, więc tak, więc najlepsi szachiści też, no nie, chodzą na siłownię, też pakują, więc wiem, że to już nie zabawnie, ale to, takie są realia, więc teraz to jest gra, można powiedzieć, młodych ludzi, 20-30-latkowie jakby osiągają największe sukcesy i no, aktywność fizyczna jest niezbędna, ponieważ partie trwają bardzo długo, tak, trwają. No maksymalnie myślę, że może trwać 7 godzin, jedna partia taka klasyczna. Mój osobisty rekord to jest 6 godzin, 45 minut. Posłuchaj, 100 lat temu, ja wiem, 14 lat tak grałem. Dzisiaj postaramy się tyle przetrzymać, 6 godzin. Myślę, że 6 minut się nie uda, ale to wszystko, to jeszcze wszystko przed nami.
studenta WF-u krakowskiego, także żeby nie było. Także to jest sportowiec, Akademia Wychowania Fizycznego. Słuchajcie, odbieramy pierwszy telefon. Kto jest z nami? Halo, przypominam wam, 208 55 81. Kogo do nas przywiało? Halo? Cześć, Adam z Wrocławia. Cześć, Adam. Dobry wieczór. Ja mam dwa pytania. Pierwsze takie na korzyść naszego gościa, to znaczy chciałem, i studia prowadzącego też, bo chciałem spytać Jana Krzysztofa, czy jakie emocje mu towarzyszą, jak jest witany przez dziennikarzy i przedstawiany jako arcymistrz, a nie jako super GM, no bo wiemy, że to jest między arcymistrzem takim zwykłym, a Janem to jest wielka różnica. A drugie pytanie, takie mocno hejtparkowe, czy fanpage na Facebooku prowadzisz sam, czy jakaś agencja? Bo jak agencja, to chyba do wymiany. No dobra, dobry, to jest mocny początek. Mocny początek. Tak, odpowiadając na pierwsze pytanie, no, można powiedzieć, tak, że tu arcymistrza nie jest tym, czym był kiedyś. Kiedyś było 30 arcymistrzów na świecie, tak, w latach Fischera, może trochę przed Fischerem, wygrywając najsilniejsze zawody na świecie, czyli zdobywając tytuł mistrza Związku Radzieckiego, nie można było zdobyć normy arcymistrzowskiej. A aktualnie jest, no nie wiem, 1500 arcymistrzów na świecie. Zakładam. W Polsce jest ilu? O to było pytało to Krzysiek. 40 iluś mi się wydaje aktualnie. I może 50 nawet. I no tak, no. nie ma wyższego tytułu arcymistrza. No, to nie znaczy to, że jest tak łatwo go osiągnąć. Nie wiadomo, że jakby 1500 najlepszych zawodników. Były jakieś różne pomysły, żeby prowadzić tytuł super arcymistrza na przykład. Do najlepszych arcymistrzów na świecie, ale ten plan nie wypalił i chyba słusznie, no bo nie, arcymistrz nie lepiej niż super arcymistrz, w sensie jest tak bardziej zakorzeniony, myślę, w cywilizacji trochę też. I tak, no, mnie bardzo cieszy ten tytuł, bardzo mi się podoba ta nazwa, też arcymistrz, tak, więc... No, czy możemy pokazać z tej kamerki na górę, tutaj Janek nam się podpisał po wizycie w moim pierwszym razie, ten GM, tak? Tak, Grandmaster, tak, z angielskiego. Jan Krzysztof Duda, to jest właśnie tytuł arcymistrza. Chcesz coś powiedzieć a propos agencji, czy to ty obsługujesz swoje media społecznościowe? Znaczy, no, oczywiście to jest mój profil, tak, jest kilku ludzi, którzy mi pomagają w tym. No wiadomo, jednym się podoba, jednym się nie podoba, taki urok mediów społecznościowych. Prowadzę te media po części też, gdyż po pierwsze, tak już mówiłem, tak, chcę promować szachy i jakby wyszedłem z założenia, że promocja mojej osoby to jest promocja dyscypliny w Polsce. No już zapomniałem, co chciałem powiedzieć. To ja cię zapytam o coś takiego. Posłuchaj, dziękujemy w każdym razie za pytania. Będziemy czekali na kolejny telefon. Czy po twojej wygranej w październiku z Magnusem Carlsenem właśnie, no oczywiście do tego doszedł jeszcze Gambit Królowej, serial, który jak wiemy zrobił dużo pozytywnego pewnie zamieszania dla samej dyscypliny, jaką są szachy. Wiesz, ludzie lubią takie pytania. Czy zrobił się wokół ciebie szum? Czy przyszły pieniądze po prostu? Czy przyszli sponsorzy, którzy widzą w Janku Dudzie być może marketingową platformę do reklamowania swoich produktów? Bo przecież Magnus Carlsen, no to jest wielkie, jednoosobowe przedsiębiorstwo. Znaczy sponsorzy jacyś tam przyszli, jeszcze nie mogę ujawnić do końca, ale za mało, więc polecam się tutaj z tego miejsca. Więc nie, oczywiście szachy stały się dużo bardziej popularne. Można powiedzieć, że też pandemia się tego przyczyniła po części, ponieważ no, wiadomo, tak, ludzie siedzą w domach i szukają też jakichś alternatyw do swojego jakby życia. Tak, bardzo. Znaczy, szachy są bardzo, myślę, dobrą grą dla każdego, uczą wielu rzeczy i polecam ją każdemu. Tak. Odbieramy kolejny telefon. Mamy już drugi. Jan Krzysztof Duda jest z nami. Nasz telefon 22 208 55 81. Kto jest z nami? Halo? Halo, witam. Jacek z Radomia. Cześć, Jacek. Dobry wieczór. Cześć, Janek. Cześć, Tomek. Mam takie pytanie. Janku, czy oglądałeś ten serial Gambit Królowej? I co sądzisz o tym serialu? Jeśli oglądałeś. Tak, oglądałem. Wszyscy oglądali już chyba. Widzisz, mówiłem ci, że dzisiaj się powtórzy na pewno trochę pytań, które też ci miałem zadawać, ale jesteś na to przygotowany. Co sądzisz o Gambicie Królowej? Czy ja ostatnio przeczytałem, że któryś z szachistów, ja nie wiem, czy to nie Carlsen, powiedział, że oglądał i non-stop analizował te partie, które tam były rozgrywane przez główną bohaterkę, najczęściej z Marcinem Dorocińskim. Tak, to jest możliwe.
Akurat dzisiaj czytałem, przyszedł mi prenumerata jednego z najbardziej powszechnych czasopism na świecie szachowego. Mhm. Tam właśnie były analizy tych partii, tak? No nie było pokazane, więc to się okazało, że te partie no wszystkie są wzięte, tak? One nie są stworzone przez twórców od zera, tylko to są partie no, mistrzów świata najczęściej. Mhm. I serial jest bardzo dobrze zrobiony, myślę, od strony szachowej przede wszystkim. To zawsze był mankament tych wszystkich seriali, wszystkich filmów na temat szachów. No tutaj jakby nie ma zastrzeżeń większych. Oczywiście zawsze można coś znaleźć, no nie? Nigdy nie jest idealnie, ale bardzo dobrze też debiuty są przedstawione. Mam na myśli, że jak jest jakaś tam nazwa, no, Iwarian Najdorfa, to stoi Iwarian Najdorfa, co brzmi trochę zabawnie, ale często to kulało też wcześniej. Aha. Więc jest to fairy tale, trochę bajka. Wiadomo, szachy w latach 60. trochę inna jakby dyscyplina, można powiedzieć. A ty analizując te partie, rozumiem, że już miałeś okazję troszkę przypatrzyć się temu czasopiśmie szachowym. Widziałem. Czy to są partie na bardzo wysokim poziomie, nawet dzisiaj? Tak, czy to są w ogóle stare partie? To większość partii w tym serialu jest po prostu z jakiejś pozycji, no nie? Ona nie jest tak, że od początku, od deski do deski, tak? Czyli od początku do końca. I ta jakby wygrana partia z Borgowem na samym końcu, najważniejsza, to jest, jest jakby pokazana w całości, tak, mniej lub bardziej. To była partia rozgrywana przez, do momentu była rozgrywana przez ukraińskiego arcymistrza Wasilia Iwańczuka, jednego z najoryginalniejszych zawodników na świecie, osobę, która wygrała z każdym. I to rozumiem, ta dziewczyna jest Iwańczukiem, tak? Znaczy, grała tak on do momentu, aha, bo potem już się zmieniło. Bo ta partia Iwańczuka się skończyła remisem, z tego co mi wiadomo, bo tam potem poszło trochę inaczej. Ale 30 ruchów poszło, więc co najmniej, więc różne jakby tam też motywy były brane, nie wiem, z literatury szachowej, z tych partii najbardziej znanych zawodników. Jest tam też twórczość Kasparowa, tak. Na przykład różne są też, jak są ze zakończenia partii, to z różnych etiudów, czyli takich zadań specjalnie niestworzonych. Mhm. Łamigłówek szachowych, można powiedzieć, więc ale myślę, że bardzo, bardzo ciekawy serial. No to dobrze, a czy ty masz w głowie najgorszy film o szachach, jaki ci się zdarzyło kiedykolwiek zobaczyć, gdzie to rzeczywiście było trochę lekko żenujące były przedstawienie gry w szachy, że nie wiem, bierka mi się poruszali jak w warcabach. Może aż tak to nie. Nie wiem. Ciężko powiedzieć, ale mi się przypomina, jak w Ojcu Mateuszu była jakaś taka pozycja, że jakby zaczynali partię bez jedna strona bez tam trzech figur, no nie? Więc prawie zbierze skoczka i gońce, no nie? Z prawej strony koło króla, więc generalnie cieszę się tak i myślę, że wszyscy szachy się cieszą, jak jest w ogóle, jak szachy pojawiają się w kinematografii i w czymś innym niż jakichś, reklamach. Ja cię muszę do tego dopytać, chyba ci nawet już o to zapytałem w tym naszej rozmowie, ale nie wiem, czy to wybrzmiało mocno. Czy twoim zdaniem, gdybyś miał wyważyć, co więcej zrobiło na razie dla popularyzacji szachów w Polsce? Czy Gambit Królowej, czy twoja wygrana, która jednak się odbiła szerokim echem nad najlepszym szachistą świata? Myślę, że Gambit Królowej zdecydowanie, bo tutaj tak ciężko jakby z Netflixem konkurować w ogóle, jeśli chodzi o popularność w czymkolwiek, więc jestem przekonany, że serio. Okej. Mamy kolejny telefon, czy jeszcze nie? Czy będę mógł, Janka? Jeszcze jesteś na łączach, bardzo cię proszę. O, super, to pozdrawiam was i pozdrawiam całą drużynę Młodzika Rado, ma klasową drużynę, która gra w piłeczkę. Także pozdro dla was i pozdro dla nich. Bardzo pięknie, bardzo dziękujemy. Czekamy na kolejny telefon 22 208 55 81. Będziemy się tak z wami umawiali, że wydzwońcie, zadajcie swoje pytania, potem będziemy was już po prostu rozłączali, żeby kolejna osoba mogła do nas zadzwonić, żeby to nam szło wartko i byście wy mogli zadawać Jankowi swoje pytania. Przywiozłem się nam tutaj program, ja bym chciał go wam pokazać. Taki program dosyć nawet nie za duży, ale sympatyczny. Nie mam podglądu. Sekundeczkę, pokażemy co to jest. To jest Tata Steel Challenge. Tata Steel Chess. To jest z roku 2020. Tak, w którym też miałem przyjemność brać udział. To będzie mój
najaktualniejszy turniej. Okay. 16 stycznia startuje pierwsza szachowy runda. Szachowy Wimbledon, tak? To jest szachowy Wimbledon. To się odbędzie już za kilka dni. Hmm? Tak. No, jest to bardzo prestiżowy turniej. Wszyscy tam będą grali, no, prawie wszyscy najsilniejsi szachiści. No, kto jest? Kto jest, kogo nie będzie? Powiedz mi, poczekaj, ja tutaj otworzę gdzieś na stronę. Jest, no, jest Magnus Carlsen. Magnus Carlsen też gra, Fabiana Caruana też gra. No potem tam już jest trochę zróżnicowany skład w stosunku do tego z ubiegłego roku. No, Bydamie też bardzo silny. Jestem mniej więcej w połowie tabeli rankingowo, będąc 20 zawodnikiem, 19 zawodnikiem na świecie aktualnie, więc... 14 szachistów, gracie 13 rund, tak? Każdy, czyli każdy z każdym, czyli to będzie bardzo, no, bardzo wyczerpujące granie. To się zaczyna, przypomnij mi, to się, teraz w połowie stycznia, tak, gracie do końca, tak, miesiąca, 16 stycznia, 16 stycznia do końca miesiąca dokładnie. No, mamy też 3 dni przerwy, więc... No i też załapał się tam drugi polski zawodnik, Radosław Wojtaszek, też będzie brał udział. Będziemy grać ze sobą, więc między innymi oczywiście, więc bardzo fajnie. Magnus już ci wysłał SMS-a, do zobaczenia, bo to będzie wasze pierwsze spotkanie od właśnie odrzeczonego październikowego. Tak, bardzo długiej partii, 63 ruchy bronił się Magnus Carlsen, żeby się przypadkiem nie poddać Dudzie. Tak bardzo nie lubi przegrywać. No, cały rok nie graliśmy, można powiedzieć, tak. czy wy się w ogóle śledzicie między sobą na Facebooku? Macie numery telefonów czy z Magnusem Carlsenem, czy jak to jest? Opowiedz. Nie mam numeru do Magnusa Carlsena. Czasami tam śledzę, no nie, na jego media społecznościowe, ale nie bardzo, bo też w ogóle nie jestem typem osoby, no nie, która jakby dużo czasu spędza na media społecznościowe. Nie wiem, tak, czy on mnie śledzi, czy nie, tego nie jestem w stanie na to odpowiedzieć pytanie. Wątpię, szczerze mówiąc, ale może. Odbieramy kolejny telefon, mamy kolejną rozmowę. Halo, kto jest z nami? Dobry wieczór, z tej strony Patryk z Witowa. Cześć Patryk. Dobry wieczór. Chciałem tobie, Janku, zadać pytanie. Jeżeli chodzi o przerwany turniej kandydatów na pretendenta meczu o walkę z Magnusem Carlsenem o tytuł Mistrza Świata, kto według ciebie jest faworytem w tym turnieju? I zapytam też przewrotnie, kto według ciebie z zawodników w tym turnieju miałby największe szanse z Magnusem? Ciężkie pytanie, turniej kandydatów. Tak, teraz jest bardzo specyficzna sytuacja w szachach. Największe szanse miałby Duda, to ustalmy, to po pierwsze. Nie, ale... nie, no to wiadomo, fakt jest to. No teraz jest bardzo specyficzna sytuacja, gdzie turniej kandydatów został przerwany w połowie, rozgrywany w marcu 2020 roku. Został przerwany w połowie, ponieważ zawodnicy nie mieliby jak wrócić do domów, bo był lockdown globalny wprowadzany. I tak, no i teraz jest właśnie bardzo dziwna sytuacja, bo ten turniej ma być reaktywowany chyba w kwietniu tego roku. Nie jestem pewien. Od stanu takiego od typowy turnieju, więc tam jest dwóch, na razie dwie osoby jakby prowadzą, tak, wspólnie. Jeden Francuz, jeden Rosjanin. Oczywiście oni mają największe szanse, no bo prowadzą w tabeli, tak? I, no więc mają jakiś tam handicap, można powiedzieć. Chociaż to jest bardzo specyficzna sytuacja, tak? Ponieważ marcy byli w bardzo dobrej formie, a teraz może się to zmienić, tak? I któryś z zawodników właśnie w czołówce może być grać słabo, tak? A ktoś jakby z nizin, tak, wyjdzie do góry, więc jest to zupełnie nieprzewidywalny turniej, no ale oczywiście obstawiałbym tych dwóch liderów, tak? Czyli tego Francuza, Maxima Wasila Grafa i Maxima i Jana Nepomniachtchego z Rosji. Ty musisz nam powiedzieć, co to oznacza dla szachisty być w formie albo nie być w formie. No, wydawałoby się, że nauczyłeś się grać w szachy, nauczyłeś się grać nieźle w szachy, więc jesteś po prostu, no, po prostu grasz w szachy na pewnym poziomie, na pewnym pułapie. Co to znaczy być w formie albo w tej formie nie być? No nie wiem, no czasami wszystko idzie po naszej myśli, tak, i... Czyli jak wszędzie, głowa? U was, tak, to przede wszystkim jednak głowa, natomiast... No, jak wszędzie, tak. No, ale jakieś takie podejście, psychika, tak samo stres, nerwy? Tak, znaczy to też często predyspozycja dnia jest, no nie wiem, co robi jakby różnicę, bo wszyscy ci zawodnicy grają na podobnym poziomie, więc kwestia dnia, tak, kwestia, nie wiem, kiedy ktoś poszedł spać, tak, co zjadł na przykład... I tak dalej. No czasami tak jest po prostu, tak, że nie wiem, trenujemy, tak, trenowaliśmy ciężko, ale z jakiegoś powodu nam na przykład turniej nie idzie, nie klei się gra i nikt nie wie dlaczego. No, nie wiemy dlaczego, no bo wszystko zrobiliśmy niby dobrze, no ale no, czasami tak jest po prostu, tak, i to jest to właśnie pojęcie, no, nie, że ktoś jest w formie, nie w formie.
I a jak ktoś jest właśnie w formie, no to mu gra jak z nut, no nie wszystko pięknie, jak w zegarku szwajcarskim, więc no jest w szachach ten element taki. Znaczy nie chcę powiedzieć, że to jest losowość, to jest nielosowość, tak? Można się do tego przystosować, przygotować jakoś tak i zwiększyć swoje szanse, żeby być w dobrej formie, ale czasami no, jest to też taka trochę zmienna, tak, i nieprzewidywalna. Jesteś jeszcze z nami? Halo? Czy tak, już? Jeszcze tylko jedno szybkie pytanie. Dawaj. Janek, na kogo szczególnie nie lubisz grać, jeżeli chodzi o czołówkę? No i na szybko, żeby nie zajmować się tej linii słuchaczom, to pozdrawiam wszystkich dobrych ludzi z Discorda. Kibice Arsenalu, trzymamy się razem. Esta. Pozdrawiam panowie. Dzięki, trzymaj się. Na kogo lubisz grać, a na kogo nie lubisz grać? Bo na pewno masz takich zawodników, każdy ma pewnie taką swoje, takiego nemezis, jakiegoś tak. Szachisty, którego nie znosi. Znaczy, jak we wszystkich dyscyplinach. Z wszystkimi tymi zawodnikami się ciężko gra, z czołówki. No mi aktualnie ostatnio się dość ciężko gra jakby z najmłodszą osobą z tego grona, Alirezą Firouzią z Iranu, czy aktualnie już nie reprezentuje Iranu, jest jakby niezrzeszony, w sensie żadnego kraju nie reprezentuje. Mm-hmm. Ale no jest to też taka dość specyficzna sytuacja dla mnie, bo zawsze byłem jeden z najmłodszych, no nie, jeden z najmłodszych i tak. Pozwolaj, to się zacznie zmieniać, chciałbym ci powiedzieć z każdym. No właśnie się zmienia i to jest, no to jest bardzo utalentowany zawodnik. No nie, jak się prognozuje, kto zostanie mistrzem świata, no to jakby wszyscy na niego wskazują, no nie, bo mam niezwykły talent i też jest bardzo pracowity i no dość ciężko mi się z nim gra. Też myślę, że właśnie trochę psychologicznie sobie nie radzę z jakiegoś powodu. A to dlatego, że już sobie wbiłeś w głowę, że ci tak. Się z nim ciężko gra? Znaczy pierwszą partię z nim wygrałem, którą graliśmy i ostatnią też wygrałem, więc to nie jest tak, no nie, że przegrywam cały czas, ale no jest coś takiego, że no nie leży mi w jego grze. I, ale teraz będziemy grać też właśnie w tym Wigandze w Holandii, więc liczę na rewanż. No, dobrze się na nas przygotujesz. Przypominam, mam od godziny 20 mniej więcej, tak circa about, postanowiliśmy sprawdzić, jak tak naprawdę Janek gra w szachy. A z kim lubisz grać z tej czołówki? Który ci leży, no, który ci po prostu no tak, leży? No tak, taki zawodnik, który mi do głowy przychodzi, on nie jest taki ścisłej top 20, ale no, myślę, że top 35 na pewno, gdzieś między tym. To jest jakiś arcymistrz z Indii, no nie wiem, widzieć, to pewnie wielu osobom nie powie nic, tak, ale no właśnie jest coś takiego, że jakby się gra z nim komfortowo, no nie. Jaki masz bilans z nim? No dość dobry wynik tam, plus chyba 3 partie, czyli jakby mam 3 ekstra wygrane przy reszcie remisów, ale głównie czarnymi, co też jest niebagatelne i... No tak, nie po prostu, no nie jestem jakby, z jakiegoś powodu mi się dobrze z nim gra, no nie jestem w stanie jakoś łatwo go... Stosunkowo łatwo oczywiście przewidzieć, tak? I no tak jest w szachach, no nie, że czasami właśnie tu w żargonie, tak, że się ma klientów, no nie jest się klientem, no nie dla niektórych, więc. To jak mówicie, więc, masz klienta. Taki żargon, tak. No, dobre. Więc nie da się tego uniknąć. To jest zjawisko na całym świecie. Słuchaj, kiedyś, kiedy rozmawiali, nagrywaliśmy mój pierwszy raz, tak doszliśmy do pewnych analogii, że szachy są trochę jak tenis, że grasz na, no, z przeciwnikiem po drugiej stronie. Siatki i w tenisie też tak bywało. Był taki najlepszy tenisista świata, Marat Safin. Kiedy on był numerem jeden, był zawodnik, który był chyba w czwartej dziesiątce wtedy, nazywał się Fabrice Santoro, był Francuzem. Był niższy od nim o 2 głowy. Safin, jak już tylko widział, że w drabince ma Santoro, to już był blady, już płakał, już wiedział, że przegrał ten mecz. Jeszcze się ten mecz nie zaczął, a on już go przegrywał i finalnie go przegrywał. I tak to właśnie bywało. Mamy kolejny telefon. Halo? Halo, cześć Tomku, cześć Janek. Cześć. Dobry wieczór. Dominik z Krakowa z tej strony. Wiesz co, rozmawiam z takim pytaniem do ciebie, Tomku. Do mnie? Z racji tego, że tak, bardzo mi się podoba format top 10. Chciałem się zapytać, jest cena program top 10 fejkowych kont Adama Kotleszki. Ha. No ja wiesz co, sprawa jest rozwojowa i, że tak powiem, nie, ciągle nieoczywista, więc ja nie wiem, czy... Wiadomo. Ja, więc jest bardzo niezręczna. Sorry Janek, tutaj chwileczkę takich innych... Trochę przerwy nie doszkodzi. Jest to, masz chwilę przerwy, możesz się napić wody. Jest oczywiście trochę niekomfortowo i niezręcznie. Musimy sobie z Adamem pogadać, żeby sobie po prostu, żeby się dowiedzieć, o co come on. No, ja się za nic w każdym razie, ja jestem daleki od obrażania się na cokolwiek, ale no, wyszło niefajnie, prawda? Też masz takie poczucie? No niefajnie. No tak, ja tam nie zaglądałem się w to za bardzo, ale widziałem tam sporo no, różnych screenów, tam różnych rzeczy tego typu i
No i do tego ta, które żartobliwie zadzwoniłem, no ale sam wiesz, jak sprawa wygląda. No, gorsze rzeczy się trafiają ludziom i gorsze rzeczy ludzie robią w życiu, ale faktycznie no, robienie takich rzeczy, kto by tego nie zrobił, kto by tych kont nie stworzył, no to jest jakaś faktycznie robienie nieuczciwej konkurencji, ale słuchaj, obyśmy no, tylko takie problemy w życiu mieli. Bardzo ci dziękuję za telefon. Pytanie do Janka, czy nie? Dzięki, fajnie, że jeszcze mogłem dodzwonić. Pytanie do Janka, czy nie? Bez Janka? Nie. Dobra. Dzisiaj nie. Bardzo ci dziękuję. Janek, to ja ciebie w takim razie zapytam. Mówiłeś o grze czarnymi. Chciałbym cię zapytać o twoje, już mi o tym opowiadałeś, ale chyba nie na antenie. Gdybym cię zapytał o twoje ulubione bierki i dlaczego te, a nie inne. Kiedy nagrywaliśmy, jak zobaczycie sobie odcinek mojego pierwszego razu, kiedy Janek wybrał sobie jedyną figurę, to był czarny skoczek. Dlaczego? Znaczy, no, skoczki są dość specyficznymi figurami, poruszają się w taki dość jakby trochę odmienny sposób, tak, w porównaniu do innych figur. Taka, można powiedzieć, miłość dzieciństwa. Często się porównuje skoczka do gońca, bo jakby w szachowym rozumowaniu obydwie figury są warte 3 punkty, tak, czyli wyrównane, ale są jakby typy pozycji, w których goniec jest lepszy, są typy pozycji, w których skoczek jest lepszy, no nie. I no to jest bardzo jakby zmienne. I no, tak z dzieciństwa lubiłem skakać skoczkami. Aktualnie chyba bardziej lubię gońca, a najlepiej dwa gońce, tak zwaną parę gońców. To jest jedna z rzeczy, na którą jakby wszyscy się, nie wiem, polują, tak? No nie, bo dwa gońce, no to dwa gońce zawsze jest minimalna przewaga co najmniej, więc ale tak, skoczek. A dlaczego czarny? Dlaczego wtedy wybrałeś do tego zdjęcia, do tej rozbiegówki czarnego? No bo miałem dwie opcje, albo biały, albo czarny. No, ale wybrałeś czarnego. Nie wiem. A to nie dlatego, że z Carlsenem grałeś... Grałeś białymi właśnie, białymi. Tak, bo to on grał czarnymi i chciał się na ciebie zasadzić. Może, żeby kontrast był większy, nie wiem. Myślałem, że to też ma jakieś znaczenie, żeby właśnie nie, na tego... Nie, kolor już ma mniejsze znaczenie bardziej. Okej, okay. Odbieramy kolejny telefon. Kto jest z nami? Halo? Dobry wieczór. Konrad Bytomia z tej strony. Dobry wieczór, Janku, dobry wieczór, panie Tomaszu. Dobry wieczór. Na wstępie chcę powiedzieć, że bardzo się cieszę, że zapraszacie państwo do Hyde Parku szachistów. Bardzo się cieszę, że zapraszacie do państwa, za niedługo będzie w Hyde Parku pan Krzysztof Ratajski, czyli darter. Bardzo się cieszę, że zapraszacie też tych sportowców, powiedzmy nie z tych sportów mainstreamowych. Ale do tak, tego, będzie. Chcę ci powiedzieć, że mamy już nawet tutaj taką prawdziwą, nie wiem, czy będziemy ją mogli tutaj pokazać, czy ją będzie widać, ale mamy... kawałeczek zaplecza pokażemy, bo już mamy taką tarczę do dartów, taką nabyliśmy, o właśnie teraz ją widać, dwóch chłopaków podarowało nam dla kanału sportowego tę tarczę, może i pana Krzysztofa uda się namówić na krótką partię wrzutki. Miałbym ogromną nadzieję, bardzo bym chciał to zobaczyć. No, będzie. No dawaj, ale chyba z pytaniem tak, dzwonisz. Trzy pytania. Pierwsze, to Janka oczywiście, wiadomo. Janku, na pewno pamiętasz twój pojedynek z Hikaru Nakamurą podczas zeszłorocznego turnieju Features Championship, gdzie w jednej partii aż dwukrotnie zdecydowałeś się poświęcić królową. Tam zdaje się był, jeżeli się mylę, to mnie popraw, bardzo proszę. Tam był chyba hetman, a trzy, a kilka ruchów później był hetman, a jeden z szachem. No wiadomo, że Hikaru odrzucił pierwsze poświęcenie, potem no, ten hetman A1 to oczywiście było natychmiastowe poddanie się. Pamiętam też, że komentujący Dan Rensch i Robert Hess oszaleli dosłownie, jak to zobaczyli. No i moje pytanie brzmi, czy uważasz te dwa ruchy za twoje, no tak kolokwialnie mówiąc, najfajniejsze i najbardziej hardkorowe ruchy, które kiedykolwiek zagrałeś w mniejszych szybkich i błyskawicznych? To jest to pierwsze pytanie. A drugie i trzecie to taka sztampa, no proszę wybaczyć, ale chcę po prostu powiedzieć, kogo uważasz za najlepszego szachista w historii? I drugie pytanie, w zasadzie trzecie, kto jest swoim takim ulubionym personalnie szachistą? To tyle z mojej strony, bardzo dziękuję i pozdrawiam kolekcję taneczno-muzyczną Czesław z Bytomia. Dzięki, dziękujemy ci bardzo. Janek, trzy pytania. Tak, zaczniemy od Hikaru. Tak, wygrałem taką partię w obronie rosyjskiej. To było rozgrywane w internecie jakiś czas temu, kilka lat temu. No, rzeczywiście taki miły sposób, kombinacyjny sposób udało mi się wygrać. No, było to bardzo przyjemne, tak, z punktu widzenia estetycznego też. Takiego artystycznego. No, bynajmniej nie uważam, żeby ta partia nie była jakaś
nie wiem, jedną z moich najlepszych partii, tak, albo... Ale ty lubisz, rozumiem. Ja słyszę z twoich słów, że to dało ci satysfakcję właśnie dlatego, że było inne, że było, tak jak mówisz, estetycznie... Tak, znaczy ja mam sobie cząstkę artystycznej duszy, tak, więc... No nie, więc może nie aż w takim stopniu jak artyści, no nie, ale gdzieś tam jakąś tam wrażliwość na piękno mam. I tak, no dość ładna taka kombinacja, ale wydaje mi się też, że to może tylko moje odczucie, że dość prosta też była, więc akurat Hikaru ją przeoczył wtedy. Więc no możliwe, że coś takiego wcześniej widziałem, po prostu gdzieś mi się dawało to bardzo oczywiste. Aha. A jakby mój przeciwnik o tym zapomniał. No tak, to była jedna z takich, no chyba, nie wiem czy najlepsza, no może najładniejsza partia tego meczu wtedy. Niestety koniec końców przegrałem z Hikaru Nakamurą w tym speedchessie. Bo Hikaru to jest jeden z najlepszych zawodników na świecie, jeśli chodzi o rozgrywki internetowe. Jest bardzo szybki i gra no jakby bardzo dużo od zawsze, no nie wiem, kilkadziesiąt tysięcy partii co najmniej zagrał. Więc teraz jest streamerem i tam bije rekordy popularności, gdzie tam 800, nie wiem, 700 tysięcy, 800 tysięcy ludzi go followuje, więc jest to bardzo duże. Bardzo są duże goście, którzy już się specjalizują wręcz w szachach, rozumiem, w internecie, w tym takim streamingowym graniu. No tak, znaczy w sensie, no tak, znaczy to jest to forma promocji szachów, tak. Mhm. I są ludzie, którzy oczywiście robią to z przyjemnością. Nie nazwałbym jeszcze tego, no nie, że tylko jakby ze streamów, no nie, nic poza tym, ale tak, no Hikaru Nakamura tutaj zawsze bardzo szybki, no nie. Jest jedyna osoba na świecie, Magnus Carlsen, któremu nie leży, no nie, i zawsze, znaczy zawsze, nie zawsze, ale często z Magnusem przegrywał, więc no nie, niezależnie od tego, jakie pozycje miał, nie, kompletnie wygrane. Czy był taki epizod w ich karierach, że no, się dawało, że Magnus może każdą pozycję po prostu wygrać, no nie, z Hikaru, w sensie, no było właśnie coś odnośnie tej blokady takiej psychologicznej, o czym wspominałeś wcześniej, i no teraz już się to zmienia, już Hikaru też zaczyna wygrywać. Więc tak, no jak mówię, no miła partia, ale a jeszcze nic specjalnego. Jeszcze dodajmy, bo rozmawialiśmy sobie o Nakamurze akurat przed programem, że to jest facet, który wystąpił w jednym z odcinków też serialu Billions się nazywa, i jeden występ w jednym odcinku tego serialu, gdzie on grał symultany z miliarderami, od razu spowodował natychmiastowy wzrost jego, znaczy po prostu zbudował jego rozpoznawalność w świecie, tak, nie w świecie szachistów, tylko w świecie. Tak. Czyli to jakby też pomogło mu bardzo zbudować jego karierę. Ulubiony, najważniejszy szachista, tak, w historii? Najsilniejszy szachista i chyba ulubiony potem tak, był, tak? Tak, tak. No to jeśli mówimy o najsilniejszych szachistach, to zazwyczaj na myśli mamy trzech szachistów. Bobiego Fischera, Gary'ego Kasparowa i Magnusa Carlsena. Oni jakby powszechnie są uważani za najlepsze trio w historii. Głównie z powodu na to, że jakby mieli taki dość innowacyjny styl jak na swoje czasy, no ale też przede wszystkim no, dominowali tak znacząco. Więc który z nich jest najsilniejszy, ciężko powiedzieć. Tak, każdy ma oczywiście swoją opinię. Ja myślę, że jest to Magnus Carlsen. Tak jest moje prywatne zdanie. Dlaczego? No nie wiem, tak mi się wydaje, no nie, na podstawie tych partii rozegranych. No też to może nie jest do końca to sprawiedliwe, tak? No bo jakby Kasparow grał w czasach, kiedy dopiero komputery wchodziły, tak, raczkowały, można powiedzieć. W dzisiejszych czasach no to jest jakby trochę inna gra. Samo przygotowanie do gry jest inne. Więc no jakby no. Chcesz powiedzieć, że analizowanie tych wszystkich partii tak samo, no poza tym masz znacznie większą bazę, na której już możesz korzystać. Kasparow nie mógł korzystać z partii Kasparowa do pewnego momentu, wy już macie to wszystko. No tak, oczywiście, tak. Wszyscy znają partię Kasparowa z czołówki światowej. Więc, ale no, zaryzykowałbym stwierdzenie, że Magnus Carlsen. A ulubiony szachista. No to właśnie może Garry Kasparow dla odmiany, no bo Garry Kasparow jest dużo bardziej, znaczy był dużo bardziej agresywny niż Magnus. Miał bardzo dobre przygotowanie debiutowe, więc już który jakby bardzo dominował tym, no nie, w tym aspekcie gry na swoje czasy, więc ludzie już na samym początku mieli ciężko pod górkę. No i potem często też no, jakby ogrywał swoich przeciwników, tak, kończył ich wręcz ostrą kombinacyjną grą, jakimiś atakami, więc... Tak, no, więc Garry Kasparow. Czy to jest tak bliższe twojemu w ogóle chyba też temperamentowi na szachownicy? Bo ty mi powiedziałeś takiego, użyłeś słowa, że jesteś zawodnikiem sam siebie, uważasz zawodnika intuicyjnego, tak powiedziałeś? No tak, tak powiedziałem. Tak.
Znaczy, no, intuicyjnie to jest w kontekście, tak, no, że właśnie kieruję się intuicją w stosunkowo dużej mierze. Trochę mnie jakby no, nie liczy, w sensie nie chcę mówić, że mnie logiki używa, tak, bo to źle brzmi, ale w sensie, no, nie, że jakby, bo oczywiście liczę warianty, bo muszę liczyć, gra w szachy polega na liczeniu wariantów, ale są takie pozycje, no nie, gdzie każdy ma jakby trochę inne preferencje. Jedna osoba idzie na przykład gdzieś tam daleko wariant, no nie, a inna jakby bardziej na jakieś odczucia. No, są plusy i minusy, wiadomo. Ja cię zapewniam, że my będziemy grać bardzo intuicyjnie. My to w niczego liczyć nie będziemy. Chyba, że czas upływający. Ile nam się już udało przetrwać. Więc no tak, tak to wygląda. No, są różne style, że w szach to jak w filozofii, no nie, są jakby różne nurty. Nie ma dobrych, złych. Są po prostu różne, każdy ma jakby inne. A Carlsen to jest typ z kolei, jak mówiłeś, wykorzystujący każdy najmniejszy. Tak, no tak, on właśnie zamęcza przeciwników, gra. Jak kropelka drążąca skałę. Tak, dokładnie tak. No, bardzo długie partie, takie techniczne, często równe pozycje. Może takie mikro lepsze dla niego, które tam po prostu godzinami, tak się wyrażę, jeździ, tak. No i gdzieś tam wymęcza ten punkt na końcu. Odbieramy kolejny telefon. Halo, Jan Krzysztof Duda dzisiaj z nami, arcymistrz szachowy, czołowa postać, człowiek, który no, ma Carlsena na rozkładzie. 22, 208, 55, 81, kto jest z nami? Halo? Halo, cześć, z tej strony Agata, nie wiem, słychać mnie? A bardzo nam miło, dobry wieczór, dobry cześć Agata. Dobry wieczór, słuchać. Super, cieszę się, że się zadzwoniłam. Z racji, że jestem studentką fizjoterapii, więc interesuje mnie ten temat. Chciałabym się zapytać, czy szachiści korzystają właśnie z usług fizjoterapeutycznych i też oglądałam dużo partii z Jankiem i zauważyłam, że często jest przygarbiony. I chciałabym się właśnie zapytać, czy korzysta właśnie z usług fizjoterapeutycznych. To dobre. Pierwsze pytanie. Okej, okay. Pierwsze i nie ostatnie, rozumiem, tak? Trzymamy cię, zostajesz z nami. Tak, dobrze. Tak, jeszcze jakbym mogła. Jasne, że tak. To poczekaj sekundkę. Janek, tłumacz się, dlaczego jesteś przygarbiony. To jest ciekawe pytanie, którego nie dostałem nigdy wcześniej. No, chyba, nie pamiętam. Zacznijmy od tego, czy szachiści korzystają z usług. To zakładam, że korzystają, ale generalnie szachiści jakby są bardzo, w ogóle nie zdradzają, no nie, żadnych informacji odnośnie swoich treningów, no nie, jak trenują, co robią, no nie, jak się wspomagają, więc w ogóle no nie wiadomo. Ale to dlatego, że nie macie ze sobą dobrego kontaktu? Czy dlatego, nie, że no w ogóle, czy to są tematy tabu, że w ogóle na tematy nie zdradzać? Nikt nie chce zdradzać nic, no bo to jest dawanie informacji jakiejś, tak, którą potencjalnie rywal może wykorzystać, więc no nie wiadomo. Tak. Posłuchaj, umówmy się. Cały świat tego nie ogląda. Karuany prawdopodobnie nie ma dzisiaj przed ani Carlsena. Korzystasz? Ty nie korzystasz, rozumiem, z fizjoterapeuty? Nie, mam. Korzystam od czasu do czasu. No ale no, myślę, że na moje tutaj garbienie już wiele nie pomoże, bo... Jak nie pomoże? Prawda, że pomoże? Wyrobione jasne, latami. Jak najbardziej. Trzeba dbać o prawidłową postawę ciała. Znaczy na problem polega na tym, że jakby grając w szachy, koncentruję się na szachach, tak, a nie na trzymaniu prawidłowej sylwetki. Istotnie nie jest ona najlepsza, jestem tego świadomy w pełni. No, niestety, no, priorytety można powiedzieć, tak. Okej, okay, o co jeszcze pytamy? O co jeszcze zapytasz, Janka? Właśnie, a propos jeszcze prozdrowotnych pytań, chciałabym się zapytać też o psychoterapię, o chodzenie do psychologa. Wiem, że szachy to bardzo wyczerpujący psychicznie sport, dyscyplina i chciałabym się zapytać po prostu, czy również często szachiści chodzą właśnie na jakieś porady do psychoterapeuty i czy w ogóle korzystasz, czy ogólnie szachiści korzystają częściej właśnie z takich terapii? No to ponownie, tak, nie wiadomo, czy korzystają, czy nie. Znaczy, znam kilku zawodników czołówki, co korzysta na pewno. Więc. Ale wiesz, czy psychoterapeuty, czy psychologa sportu? Tak w ogóle. Psychologa sportu. Ja właśnie współpracuję, tak, z psychologiem sportu. Mhm. Mam profesor Małgorzatą Siekańską, którą gorąco z tego miejsca pozdrawiam. No tak, no myślę, że mi to pomogło w mojej karierze, bo współpracujemy wiele, wiele lat. Więc jakby no, miałem cały czas na nie taki stały progres do góry, jeśli chodzi o moje możliwości szachowe, mój ranking, więc. Zakładam, że na pewno w jakimś tam stopniu, nie wiem jak wielkim, tak, ale w jakimś stopniu jej zasługa. Mhm. I no niestety, no tak jak mówię, no tutaj ale ciężko, o co chodzi? Ciężko... O to, jeżeli możemy wejść w to, czy bo jeśli nie chcesz, to proszę powiedz, ale czy polega to na tym, by, nie wiem, utrzymywać
twój poziom emocji przy szachownicy, żeby nie było nagłych skoków, żebyś nie poddawał się stresowi w trakcie gry, no bo umówmy się, no, że cały czas będę wracał do tej partii z Carlsenem, jeżeli ona trwa 63 ruchy, tak, dobrze pamiętam, 63 ruchy, jesteś już w lekkim niedoczasie, to wyobrażam sobie, że adrenalina i tutaj wszystko zaczyna tak jak w czajniku powolutku buzować. Czy to chodzi o to, żeby właśnie utrzymywać twój poziom emocji na odpowiednim pułapie, czy jakieś ćwiczenia, które pomagają ci w trakcie gry oderwać się od tego, co tutaj się dzieje? Nie robię żadnych ćwiczeń podczas gry. Trochę przyznam szczerze, że to abstrakcyjnie brzmi, ciekawie, ale abstrakcyjnie. Wśród szachistów. Znaczy, że szachiści to bardzo konserwatywni ludzie, tak? Tacy, no, jest pokolenie na pokolenie to samo. Wiadomo, że na innym poziomie, tak, ale mniej lub bardziej to samo. W sensie takie samo podejście do gry. I no, też tego stresu się nie da uniknąć w szachach, bo no, po pierwsze, no, jak się gra z mistrzem świata, to wiadomo, że stres samoistnie, no, nie jest spowodowany tym, że się gra z mistrzem świata, tak, i się go widzi. I każdym swoim ruchem, no nie, mową ciała jakby wywiera presję. I pokazuje ci to, ja tutaj jestem mistrzem świata. Tak. Nie, gdzieś to po świadomości zawsze jest odczuwalne. A po drugie, no, w szachach przychodzi taki moment, że jest tam gra, ja wiem, powiedzmy 2 godziny. I potem często przychodzi faza nie do czasu, więc jakby trzeba się kompletnie przestawić, już nie ma czasu na zadumę. Trzeba szybko wykonywać ruchy, żeby na czas nie przegrać. I, no i to bardzo, bardzo przyspiesza, tak. I wtedy się gra, no i oczywiście poziom stresu też rośnie, no nie, no bo łatwiej jakby trzeba szybko kalkulować. Często nie ma czasu, tak, więc to też bardzo takie, no, są szczały, można powiedzieć, intuicyjne, no nie. Czyli twoja gra. No tak, można tak powiedzieć, no tylko, że to no, jest jakby trochę co innego. Na przykład problem, no, można powiedzieć, że są w pewnym sensie takie szachy błyskawiczne się robią. Do 40 ruchu, w 40 ruchu jest kontrola, mi się dodaje, zależnie od tempa, 30 minut czy 50 minut dla zawodnika. Więc no, jest potem z powrotem czas na ocenę, tak, co się zrobiło przez te ostatnie 15 ruchów, czy tam 10. No tak, właśnie. No, jakby nie można też porównać tego do szachów błyskawicznych, bo to jest jednak, o szachach błyskawicznych może, szczególnie jak się trochę czas króci jeszcze tych szachów błyskawicznych, to nie jest porównywalne tempo gry, no ale to jest trochę co innego, nie? Co innego, jak gra się taką partię szachów błyskawicznych jedną, a co innego, jak się grało tam ileś godzin partię klasyczną, trzeba się przestawić ten tryb, no nie? To jeszcze tylko powiedz tym, którzy może nie grają za dużo w szachy, albo może nie wiedzą, czym się różni czasowo partia szachów klasycznych od tych błyskawicznych, ile masz czasu po prostu? Znaczy, no, szachy błyskawiczne tam, tak pi razy drzwi partia trwa 10 minut. Często to jest 3 minuty na zawodnika plus jakiś dodatek sekundowy, bo jest dodatek sekundowy i przez to jest... Państwo zobaczycie, na czym polega gra w szachy błyskawiczne. Nie, bo tutaj bez zegara, tak? Nie, bo to ma na myśli, że to jest dodatek sekundowy i przez to jakby nie da się precyzować dokładnego czasu, no nie? Bo w teorii to można grać, tak? Na tych 2 sekundach, ale no w praktyce to często... No 10 minut to jest taka jedna, myślę, z najdłuższych partii szachów błyskawicznych. No powiem szczerze, że szachy szybkie to takie półgodzinne. No pół godziny do godziny mniej więcej, też zależy od tempa, bo to nie jest jakby tak bardzo sprecyzowane. A szachy klasyczne, no to te właśnie długie 4, tam 3, 4, 5, 6, nawet 7 godzin, więc... no i tutaj, no właśnie tak jak mówię, jest jakby też inna odpowiedzialność za decyzję, no nie, no bo gra się tam te 2 godziny, czy tam ileś, 2,5. I potem jednym ruchem można wszystko zepsuć, no nie. I no to jakby podwójnie boli, tak, w stosunku do takiej partii szachów błyskawicznych, więc... że jakby tą kilkugodzinną pracę, no nie, się jakby marnuje, więc... Więc to nie jest takie proste wszystko. I tutaj pewnie ci jest potrzebny ten psycholog sportu, żeby przy ewentualnej takiej porażce, która boli, żeby to szybko między innymi, tak. Z głowy wyrzucić. Tak. No różne też właśnie, żeby nie mieć tych takich, żeby nie być tak klientem za często. No różne rzeczy, tak. Więc myślę, że tak, praca jest tutaj jakby, ta praca jest bardzo ważna i nieoceniona wręcz i no też tutaj jakby nie mogę wszystkiego zdradzić, tak, na czym pracuję, no bo to daje informacje, tak, dlatego właśnie nie wypływają w ogóle takie rzeczy, ale no jak mówię, no myślę, że jest to ważne. Okej, okay. Jeszcze jest z nami nasza słuchaczka, halo? Jestem, jeszcze chciałabym skorzystać z okazji, że jestem, chciałabym pozdrowić właśnie cały kanał sportowy mojego kolegę Michała, z którym przez internet oglądamy wszystkie hate parki i życzyć powodzenia Jankowi przy zdobywaniu Mistrzostwa Świata. Dziękuję bardzo. I my też na to liczymy, bo jak Janek mówił to powielokroć, w moim pierwszym razie
gra o Mistrzostwo Świata to jest... Nie gra o Mistrzostwo Świata, tylko zdobycie tytułu Mistrza Świata. To jest cel numer jeden. Czy ty sobie, chyba cię o to nie zapytałem, czy ty sobie dałeś jakiś... Dziękujemy ci bardzo za telefon, odbieramy kolejny. A czy ty sobie wyznaczysz jakiś czasowy cel na to, by do tej partii, do tego pojedynku o Mistrzostwo Świata, bo to nie jedna partia, przystąpić, usiąść? Nie wybiera na siebie presji, tak, jakby w ten sposób. Bo to też często nie działa w moim przypadku. Mm-hmm. Kiedy sobie tam, jak chcę coś zrobić w jakimś czasie, to najczęściej tego nie robię, więc po prostu kiedykolwiek to będzie dobrze. Tak jak mówiłem, szachy to raczej gra młodych ludzi, więc zakładam, że do 30 roku życia jest jakby optymalny czas, żeby zostawać tym mistrzem świata, ale nie wywiera na siebie presji, że to 2 lata na przykład albo coś takiego, no bo to po prostu nie działa, więc nie ma sensu. Mm-hmm. Słuchaj, przepraszam cię, spoglądam czasami w telefon, ale to tylko po to, żeby zajrzeć na czat, bo jest w tej chwili razem z nami ponad 7 tysięcy ludzi i ogląda nas na żywca, więc uważam, dziękujemy wam bardzo, bardzo nam z tego powodu miło i sympatycznie. Zadam ci pytanie z czata, jeśli pozwolisz, bo tutaj pyta ktoś o ksywie Kalafior. Czy przegrana Kasparowa z Deep Blue zaszkodziła szachom? Czy chodzi o to, że w oczach laików szachy straciły jakiś element magiczny i stały się zimną kalkulacją? Tak tutaj cytuję Kalafiora od początku do końca. Wiem, że to jest twój konik. Komputery, sztuczna inteligencja, także... Znaczy to jest ciekawe pytanie też, tylko trochę ciężko mi odpowiedzieć, bo to było Kasparow przegrał z Deep Blue w 1997 roku. Jeszcze wtedy mnie na świecie nie było, więc ciężko mi jakby odpowiedzieć tak globalnie, jakie były wtedy opinie na ten zmieniło. Temat. Mm-hmm. Wielu ludziom się to na pewno z czołówki światowej nie podobało w ogóle, że taki mecz nie jest rozrywany wtedy. Więc ten mecz miał wiele też kontrowersji różnych, bo wydaje mi się, nie chcę tutaj skłamać, ale wydaje mi się, że tam był lekko wspomagany ten komputer arcymistrzami, więc wtedy. W niektórych momentach, szczególnie jeśli chodzi o wybór debiutu i tak dalej. Mm-hmm. Bo jeszcze wtedy książka jakby debiutowa, komputer była bardzo słaba. Kasparow zdecydowanie dominował. No, przynajmniej takie są kontrowersje odnośnie ostatniej partii, ponieważ jakby decydujące, gdzie był wyrównany wynik meczu i właśnie silnik oddał tam figurę skoczka za pionka, czyli z matematycznego punktu widzenia jakby kompletnie nieopłacalną decyzję, no ale za taką jakby długofalową inicjatywę, tak, gdzie tam jakby pozycja Kasparowa była kompletnie w kompletnym chaosie i bez ładu i obiektywnie to poświęcenie było poprawne, tylko i aktualne silniki pewnie by tak poświęciły, no ale wtedy ówczesne silniki to raczej by tak nie poświęciły. Czyli trochę jak czytałeś książkę Szachistę Waldemara Łysiaka, to trochę jak tam nie, też był. Czytałem. No, to tam trochę na tym samym to polegało też. Tak. Niby maszyna, ale tak naprawdę chował się za nią człowiek. To był mechaniczny Turek jeszcze, to nie wiem, który to wiek był, 19, 18. Tak. I to był to prawdziwa historia, tak, że tak, miał taki mechaniczny Turek, tak, że tam człowiek się chował. Jakiś tam Magnesa grał, nie wiem jak to wyglądało. To dość ciekawe. Nie wiem, czy to zaszkodziło szachom, czy nie. No może w pewnym sensie zaszkodziło wtedy ówcześnie, tak, no ale z drugiej strony też pokazało, tak, że jakby postęp technologiczny, więc że komputery stają się coraz silniejsze i tak dalej. No ale w ogóle zestawianie ze sobą człowieka i maszyny ma sens? No wtedy jakieś tam może miało, tak, bo było to wyrównane. No dzisiaj nie ma żadnego sensu. Mhm. Maszyny są za silne po prostu. Nie ma żadnych szans. No, jest jakby najlepszymi silnikami to w ogóle. No, ponieważ silniki liczą miliony pozycji na sekundę, człowiek nie jest w stanie jednej na sekundę policzyć, więc to jakby matematyka po prostu przemawia. Zdaje się, że ludzki mózg przelicza dane z prędkością 30 kilobajtów na sekundę, to jakieś w ogóle paproszki dzisiaj w porównaniu z siłą komputerów. Tak, komputery po prostu wszystko liczą, tak. Mhm. Silniki szachowe są oparte na tym, że na algorytmach, więc analizują każdy możliwy ruch. Mają tam jakieś kryteria, nie algorytmy, więc jakieś tam ruch odrzucają z jakiegoś powodu, jakieś akceptują, więc to jest w ogóle gra bez szans. No nie. Jest razem z wami Jan Krzysztof Duda, najlepszy polski szachista i jeden z 15 nominowanej w plebiscycie na Sportowca Roku.
2020 w plebiscycie przeglądu sportowego, a jutro, już jutro poznamy wyniki, zobaczymy, koło którego miejsca zakręci się Janek, czy odbierzemy kolejny telefon, a wy głosujcie na Janka, już jutro będzie można jeszcze wysyłać SMS-y. Mamy kolejną rozmowę, kolejny telefon, halo, kto jest z nami? Halo, tu Maciek. Tak, cześć Maciek. Dobry wieczór. Cześć. Bardzo mi miło was widzieć, bardzo ciekawa rozmowa. Dobrze, więc miałbym takie pytania. Pierwsze to jestem tutaj w Smoku bardziej twojego pokolenia i pamiętam czasy Kasparowa, Karpowa i to jest ten czas dla mnie. I tutaj oglądałem też mój pierwszy raz tutaj z tobą, Janku, i wspominałeś, że dzisiaj najlepsi szachiści są tak powiedzmy między 20 a 30 rokiem życia. Natomiast jeden z tych takich najlepszych w historii szachistów, to ty też dzisiaj mówiłeś, Kasparow, no dzisiaj jest dużo starszy. I pytanie, jak byś oceniał przy jego wieku dzisiaj i ty jesteś w kwiecie wieku, tak? Czy jakby u progu taki powiedzmy najlepszego wieku dla szachisty, jakbyś oceniał swoje szanse w konfrontacji z nim dzisiaj, powiedzmy przy takich trzech partiach? I to jest pierwsze pytanie. Drugie to też, nie znam się za bardzo na tym sporcie, jakie są rankingi i tak dalej, ale wiem, że gdzieś swoim marzeniem i tak wszyscy o tym mówią, oglądałem poprzedni hejt tutaj z szachistami, że jesteś rzeczywiście takim realnym kandydatem na mistrza świata. Więc chciałem zapytać, jaki jest dzisiaj twój ranking, jeżeli coś takiego jest na świecie, tak? Nie wiem, jesteś 8, 7, 10, więc to jest takie pytanie. I co w związku z tym? I czy będąc tym takim powiedzmy pretendentem dziś do mistrzostwa, to tak popatrzeć dzisiaj na tych najlepszych szachistów na świecie, to ilu takich jak ty, którzy mogą o tym myśleć realnie, dzisiaj jest na świecie? O. I to jest drugie pytanie, a trzecie to takie zupełnie obok. To poczekaj, zostań, bo ja. Nie zapamiętamy wszystkich pytań. Zostań z nami na linii, okej? Okay? Można się pogubić. Się pogubić, żebyśmy mieli te dwa ruchy do przodu. Tak, ja rozwinę twoje drugie pytanie. Pozwolisz, że ja rozwinę twoje drugie pytanie i zadam je Jankowi, bo także dla tych, którzy oglądają i może nie wiedzą, jak to jest. Co to oznacza, to miejsce rankingowe w tej chwili, które masz, że jesteś, i zaraz powiesz, który jesteś na świecie, i jak się znaleźć na miejscu pierwszego tego challengera do tego, by usiąść z Magnusem Carlsenem, czy kto wtedy będzie mistrzem świata, żeby usiąść do tej rozgrywki? Tak, no to może powiem, że jestem aktualnie 19 na świecie rankingowo. Na pierwszej 20 już jestem jakiś czas, rok co najmniej, nie pamiętam dokładnie, kiedy wszedłem. Top 20, znaczy rok na pewno, bo w 2020 roku było mało turniejów, dobra, więc jeszcze czas, którego najwyższe miejsce to 12-16 dzielone, akurat tak się złożyło, że było nas czterech, mieliśmy dokładnie taki sam ranking, no nie, nawet z szczęścią dziesiętną, więc 12-16 miejsce dzieliłem, no nigdy nie byłem w top 10 i to jest jakby mój cel aktualny taki. Tylko tak mówiliśmy z tymi celami, tak, no nie tutaj, to jest dość ryzykowne, no bo jakby wzmocnię swoją grę, tak, swój poziom gry, no to wtedy to jakby samoistnie przyjdzie, tak, a samo takie liczenie, no nie, że tam będę, nie wiem, 8, 7 na świecie, no to jest jakby, no, trochę abstrakcyjne, tak, więc... Generalnie w rankingu przesuwa cię, im lepszymi będziesz wygrywał rywalami, tym to cię będzie bardziej budowało twoją pozycję rankingową, to tak też dla tych, którzy może nie wiedzą, na czym to polega, to te rankingi, skąd one się biorą. No dobrze, ale jak zostać tym pierwszym challengerem, by usiąść i zagrać o Mistrzostwo Świata? Trzeba przejść cały cykl eliminacji. By zostać mistrzem świata, przede wszystkim trzeba mistrza świata ograć w meczu, złożonym z 12 partii. Obecnie w przypadku remisu tam są dogrywki krótsze, szachy właśnie szybkie, no nie, i potem błyskawiczne. Kiedyś tak właśnie w przypadku Karpowa z Kasparowem oni grali. Tak, to były inne czasy, inny format był, tak zupełnie. Bo oni zagrali koniec końców 48 partii, tak. I mecz się w ogóle nie skończył. Ten pierwszy mecz ich w 1984 roku, pewnie najbardziej znany ze wszystkich meczów. To w ogóle kompletna abstrakcja z punktu widzenia dzisiejszych szachów. Bo tam grali do 6 zwycięstw, tam nie było limitu partii, tylko do 6 zwycięstw. No i oczywiście Karpow prowadził 5-0 i nie mógł 6 wygrać. No i grali i nie skończyli grać. W stanie 5-3 się jakby został mecz przerwany przez prezydenta FIDE, czyli szachowej organizacji światowej.
Światowej. Miesiącami ciągnęło, już nie pamiętam. Tak, to pół roku trwało. Tak. Zawodnicy tam nie po 10 kilo nie chudli, więc więc to też szachy są dobrym sposobem, no nie? No ale czekaj, teraz wracając do ciebie, czyli to, żeby zostać mistrzem świata, jest. Musisz usiąść z mistrzem świata i wygrać. Tak, i wygrać 12 partii, no nie? Tak. Jest tylko 12 partii. Mhm. Czy może się skończyć wcześniej, tak? Jak ktoś będzie robił 6,5, no nie z 7 partii, no to już wygrał, tak wiadomo. Mhm. I żeby móc grać w meczu Mistrzostw Świata, trzeba wygrać turniej kandydatów, czyli turniej dwukołowy. Chyba tam jest 7 zawodników teraz, 14 partii, białymi i czarnymi, czyli mecz i rewanż, można powiedzieć. To jest bardzo, bardzo wymagający turniej, bardzo ciężki, gdzie tylko jakby pierwsze miejsce ma znaczenie. Mhm. Czy ktoś zajmie drugie miejsce, czy ostatnie. Jakby, znaczy wiadomo, że lepsze drugie niż ostatnie, no ale jakby pierwsze miejsce to jest, no nie tylko po to się gra, to pierwsze miejsce. No a żeby się tam dostać do tego turnieju kandydatów, jest kilka jakby sposobów. Granie jest to bardzo ciężkie, mi się jeszcze nigdy nie udało. I no, gdyby turniej kandydatów został zorganizowany w Polsce, to może byłaby jakaś przepustka, tak, dla jednego zawodnika. Dzika karta. Tak, no ale to jest wiadomo gigantyczny koszt, więc raczej prędko tego nie będzie w Polsce. No i no tam są różne sposoby, jak się dostać do turnieju kandydatów, to już jest bardzo skomplikowane i myślę, że nie zostanie zrozumiane, prawdę powiedziawszy. Ilu z zawodników z rankingu wchodzi? Ja już nie pamiętam nawet też do końca, ponieważ tam jakby co chwilę się zmienia. Okay. Ostatnio było wprowadzone jakby nowe, no, że tam z kilku turniejów udało się wejść. No, nie, z największego turnieju Open na świecie, na przykład nigdy wcześniej czegoś takiego nie było. Open, czyli no, że tam może grać nieograniczona ilość zawodników, jest inny system jakby klasyfikacji też. No nie. No jest też Grand Prix, zajęcie pierwszego, drugiego miejsca. Grand Prix też cały system turniejów pucharowych, w którym brałem udział, koniec końców chyba, no, nie chcę skłamać, ale piąte albo siódme miejsce zjadłem, tak mi się teraz wydaje, więc nie najgorzej. Ale to też jest bardzo, bardzo wymagające, system pucharowy, tak, raz się, wiadomo, raz nie wyjdzie, no i często już jakby szansa przepadła. No i tak to wygląda, więc cała drabinka jest do przejścia. Rozumiem, że ten turniej, o którym mówiliśmy kilkadziesiąt minut temu, ten Wajkanse, tak się nazywa ta miejscowość, to w Holandii, też ma wpływ na to, na twoje rankingowe po prostu punkty. Znaczy rankingowe, tak, na system kwalifikacji do świata nie ma. I jeszcze dodam, że z Pucharu Świata też dwie osoby wchodzą. Okej, okay. To jest odpowiedź na to pytanie. Ja już pierwszego nie pamiętam, ja nie wiem jak ty. Czy jesteś z nami, możesz przypomnieć nam swoje pierwsze pytanie? Jestem. Chodziło o Kasparowa, tak? Czy jeżeli dzisiaj byś grał Kasparowa, no to jak byś oceniał swoje szanse w trzech partiach? Znaczy ciężko powiedzieć. Kasparow sporadycznie gra od czasu do czasu teraz. Jakiś tam szach błyskawicznych, szybkich w Ameryce. Albo też szach Fischera, czyli tam, gdzie taka jakby alternatywna wersja szachów, gdzie figury na pierwszej linii czy i ósmej linii są losowo ułożone. Mhm. No nie, i takie śmieszne roszady są, gdzie król przez całą deskę przechodzi na przykład. No nie, z jednego końca szachownicy na drugi, no ale to jakby detal. Myślę, że Kasparow jest dalej bardzo niebezpieczny, ponieważ on widzi te partie, tak. Może nie analizuje ich bardzo dogłębnie, ale jakby widzi, ma tą wiedzę, wie co się dzieje na świecie. Więc no bo to myślę, że dalej jest jego hobby. Szachy, oprócz oczywiście polityki i tam kilku innych rzeczy. Więc zaryzykuję stwierdzenie, że byłby to wyrównany mecz. Nie mam pojęcia, prawdę mówiąc. Z przewagą czyją? Nie wiem. No. To jest czyste szczelanie, tak? Nie mam pojęcia, tak? Mogę coś powiedzieć, tak? Że albo moją, albo jego, no ale no, tak, no mniej więcej, tak, 50-50% obstawiam. Więc tak, zupełnie niejasna. Okej. No i co, jeszcze jedno pytanie, tak? Jak rozumiem? Tak. To już na koniec. W każdym razie to życzę, żebyś się dostał do tego finałowego turnieju i go rzeczywiście kiedyś wygrał. A to ostatnie pytanie, to kiedyś porównywaliście szachy do tenisa. I tutaj takie pytanie, jak to wygląda od strony nagród. No zakładam, że to pewnie nie są takie nagrody jak w tenisie, no ale jakiego rzędu, powiedzmy, to są pieniądze za wygranie takiego konkretnego turnieju porównywalnego do US Open w tenisie czy do Wimbledonu. I to tyle z mojej strony. Wszystkiego dobrego dla was. Dzięki, dziękujemy ci bardzo. Wszystkiego dobrego. Ciężko powiedzieć. Znaczy, no, mistrz świata na pewno jest milionerem, znaczy w sensie miliony rocznie zarabia, oczywiście euro czy tam dolarów. Więc no, wygranie meczu Mistrzostw Świata to jest już wygrana tam. Nie wiem, to co się zmienia, tak? Za każdym razem jest inna jakby pula nagród, ale to są miliony dla zwycięzcy.
Najwięcej chyba Fischer wygrał meczu ze Spaskiem w 72 roku, tak zwanym meczu stulecia, gdzie na ówczesne czasy tam chyba 3,5 miliona dolarów wygrał, czy coś takiego. No co wiadomo, w latach 70. no to... Jeszcze trochę... możemy przemnożyć sobie przez... Tak. Mhm. Więc no teraz to jest często rzędu 1,5 miliona euro, myślę, za wygranie meczu. Turniej kandydatów to już nie pamiętam dokładnie ile, ale kilkaset tysięcy euro na pewno jest za wygranie. Mhm. No plus awans do meczu Mistrzostwa Świata, tak? Czyli nawet dla przegranego jest tam jakaś pula dobra. Więc no tak, to szachiści no, w czołowej, nie wiem, dziesiątki, dwudziestki no, żyją dość dobrze, szczególnie ci dziesiątki, bo są jakby takie zamknięte turnieje, zaproszenia organizowane w różnych miejscach na świecie, diametralnie różnych, no, nie od Chin, Ameryki, tam gdzieś tam Europa, Norwegia na przykład i tak dalej. No gdzie tam są nagrody rzędu no, nie wiem, nawet kilkunastu tysięcy, tak, za ostatnie miejsce. Aha. Za ostatnie miejsce. Czy można się tam zapisać z ulicy? Ale to jest jakby... A jest tak, że wiem, że brydżyści polscy przez całe lata, jeszcze w czasach głębokiej komuny, mieliśmy najlepszych brydżystów na świecie swego czasu i oni zarabiali potężne pieniądze za to, żeby grać w parze, na przykład Omar Sharif był taki aktor i on zapraszał polskich brydżystów, żeby pograć i oni zarabiali gigantyczne pieniądze na tym. Czy w szachach też tak jest, że nie wiem, dostajesz maila od, nie wiem, katarskiego szejka, żebyś przyjechał zagrać z nim kilka partii. No nie wiem, tak. W sensie ja nie dostałem takiego maila. Może niż szachiści dostają, tak. No, Magnus Carlsen się grał tam z Bill Gatesem na przykład i tak dalej. Wilrucha go No już nie pamiętam, rozklepał? 9 chyba albo 11. 9. No, więc. To jest cel dla nas. Więc, no to bardziej było takie promocyjne wtedy, myślę. No nie wiem, tak? No nie, wszak jakby nie istnieje jeszcze to zjawisko do końca, tak, że już jakieś są skupywani, tak, przez kraje jakieś, no nie, właśnie przy tych szejków powiedzmy. Więc no, nie wiem, o tyle dobrze, tak? Dobrze, niedobrze. No. Ty, ale poczekaj, ale jesteś człowiekiem bardzo rozpoznawalnym, na przykład w Azerbejdżanie, z tego co wiem. W Azerbejdżanie? Czy, a ilu polskich sportowców ma znaczek pocztowy? Tak, okej. Okay. Ale to prywatnie się robiło znaczki. W sensie można było taka możliwość na Olimpiadzie Szachowej w Baku w 2016 roku. Każdy mógł mieć. Owszem, mam znaczek, tak, z Azerbejdżanu, swoją podobizną. Czy ze swoim zdjęciem. Tak, nie. Bardzo sympatyczna więc, pamiątka. Więc. Ktoś jest z nami, ktoś się dodzwonił. Halo, słuchamy. Tak, witaj Janku, witaj Tomku. Cześć. Dobry wieczór. Smok z Lublina z tej strony, taki mam przynajmniej nick na YouTubie. Także można powiedzieć, Tomku, Smok Smoka pozdrawia. Ziomale, na razie, tak, dzięki. Tak, Janku, znamy się ze streamów Zbyszka Paklezy na kanale PZ3, gdzie często bywasz, za to ci bardzo dziękuję. W tym miejscu również pozdrawiam Zbyszka Paklezę, jeżeli można. Słuchaj, mam pierwsze pytanie takie do ciebie, jedno z dwóch właściwie. Zgodnie z polskim przysłowiem, czego ja się nie nauczył, tego Jan nie będzie umiał. Powiedz, dzisiaj bardziej tak mentalnie czujesz się jeszcze tym Jasiem, czy też Jankiem, czy już bardziej dojrzałym facetem Janem, który wie, czego w życiu chce i czego życia wymaga? A mówimy w kontekście szachów, czy życia ogólnie? Nie, mówimy na razie w kontekście szachów, a potem troszkę od tego dojdziemy w drugim pytaniu. Nie, no to w kontekście szachów, no jakby mam dość jasne poglądy i to bym raczej powiedział od kilku lat, więc jakby w ogóle swoje życie bardzo wiąże z szachami. Jest to dla mnie też bardzo naturalne. No, nie ciężko mi sobie wyobrazić moje życie bez szachów. Jakoś w ogóle mi to nie przez głowę nie przechodzi na przykład, no, nie, że mógłbym być, nie wiem, mieć jakiś na nie taki, powiedzmy, powszechny, w szerokim sensie, tak, zawód. Więc zupełnie mi to nie przechodzi do głowy. Nie przechodzi przez głowę. No więc tak, no, tym mistrzem świata chcę zostać. Ostatnio może troszkę zwolniłem tej drodze, ale też no, psychologicznie. Zwycięstwo z Magnusem Carlsenem, nawet dwukrotne, też przybliża, tak. No, na pewno mentalnie, więc co najmniej mentalnie, więc tak. A moje życie no, też wiąże z szachami, więc no. W pewnym sensie myślę, że to odpowiada na drugie pytanie, które jeszcze nie zostało zadane. A to drugie pytanie to takie trochę bardziej skomplikowane, można powiedzieć, tak, hipotetyczne nawet. Mianowicie załóżmy, że szachów do tej pory jeszcze na świecie nie wymyślono, nie ma ich kompletnie. Wiem, że jesteś na WF-ie w Krakowie i powiedz ewentualnie, jeżeli tych szachów by nie było, co byś robił alternatywnie, nie grając w szachy, tylko robiąc zupełnie coś innego. Czy to byłoby związane ze sportem rzeczywiście dalej? Bo raczej chyba bycie nauczycielem
WF-u nie jest dla ciebie specjalnie jakimś najlepszym marzeniem, też szczytem marzeń. No co byś po prostu mógł robić poza szachami tak w życiu? Kocham to pytanie, ponieważ no, nigdy nie jestem w stanie jakby odpowiedzieć na nie, no bo to jest takie dość hipotetyczne założenie, tak, że żałów nie ma. Ja rozumiem, tylko znaczy, no, myślę, że na pewno, czy na pewno, nie na pewno, tak, na pewno znalazłem jakieś ciekawe zajęcie, coś, tylko no, nie wiem jak, no, ciężko mi powiedzieć, tak, czym związał swoją przyszłość, no, musiało mnie coś jakby zainspirować w młodym wieku, tak jak to było z szachami właśnie, więc być może jakieś coś związanego z ścisłymi przedmiotami, ale niekoniecznie. Więc no, to bardzo, bardzo, tak mówię, hipotetyczne rozważania i ciężko mi udzielić odpowiedzi na nie, bo nie mam pojęcia, czym bym się zajmował gdyby nie szachy. Wiesz co, pytają tutaj ludzie na czacie, nie zdążyłem zapisać, bo to tak bardzo szybko przelatuje, kto to zadał, ale czy szachiści mają zdolności matematyczne, tak generalnie rzecz ujmując, ścisłe umysły? No, generalnie rzecz ujmując raczej mają, tak, bynajmniej no ja... Z jakby, jednym wyjątkiem, Janek Szefa Dudy. Tak, ja myślę, że jakby w stosunku do innych szachistów tutaj trochę odstaje. Znaczy, w sensie, no, jakby nigdy się nie zajmowałem, no, nie, nauką, nie, matematyki, fizyki w szkole jakoś tak poważnie, tak? Bardziej, żeby zdać, no, nie z klasy do klasy. Mm. Oczywiście trójki, czwórki, tak, ale piątki raczej też nie. I więc to nie mam pojęcia, tak? A wysokie IQ pomaga, czy pomaga w grze w szachy? Ciężko mi odpowiedzieć też na to pytanie. Jestem ciekawy, czy szachista z wyższym IQ ma przewagę już na starcie z zawodem? Wiadomo, że są różne rodzaje tej inteligencji. Tak, znaczy tutaj właśnie urok szachu polega na tym, że jakby każde, nie wiem, każda mentalność, tak, każdy mózg, każde podejście ma rację bytu i jakby ciężko jest faworyzować jeden na drugim, tak? No na pewno myślę, że... Bardzo nas to cieszy. Na zawodowym poziomie na pewno dobra pamięć, tak, jest niezbędnym elementem, gdzie słaba pamięć, no, nie da się jakby osiągnąć sukces ze słabą pamięcią. No ale też no, wiele innych rzeczy, tak, trzeba mieć zacięcie sportowe, no, też było dużo szachistów, tak, bardzo wysokiej klasy, którzy nie dostali mistrzami świata przez to właśnie, że no, brakowało im czegoś, tak. W sensie nie mieli tego dążenia do wygranej, no nie cały czas i tak dalej. Coś, co ja mam, myślę, bardzo dobrze rozwinięte, to po prostu rywalizacji. Magnus też, no nie, Magnus nienawidzi przegrywać, więc... No tak to wygląda, ale tutaj myślę, że każde jakby podejście ma rację bytu. I ciężko mi powiedzieć, co jest jakby preferowane, a co nie. No, szachy to jest gra matematyczna, ale też, no nie, też gra, czyli też jakby walka umysłów, psychologia. No i też element sztuki też w nim występuje. Każdy widzi w szachach coś innego i dlatego szachy są piękne. O, i to jest bardzo dobre wprowadzenie do tego, że chcielibyśmy z tobą zagrać w szachy. Chyba chłopaki już się pojawili. Słuchajcie, jest godzina 20:10. Panowie jesteście? No to słuchajcie, zapraszam, chcę ci przedstawić wybitnych szachistów, Janek. Dzień dobry. Nie będziemy się szach. Tak, chodźcie tutaj na ten, na razie na Mateusz jest początek przed kamerą, dlatego. Słuchajcie, ale mam dla was, to jest Janek, to jest Mateusz, to jest witam, Janek, to jest Krzysiek. Gramy my, nikt nie ma żadnej podpórki. Janek patrzy. Nasze szanse w takim razie. Jak to patrzy? No patrzy. Pytanie jest takie, uwaga. Macie mikrofony, słychać nas? Czy my mamy jakiś, czy możemy się na przykład założyć, który z nas wytrzyma najdłużej? Jakiś? Ja myślę, że Krzysiek, bo Krzysiek. Ile ruchów, tak? Krzysiek, nie, tak, nie w czasie. Krzysiek gra trochę. Nie, no gdzie gram? W Warszawie. Rozmawialiśmy rano, że mamy przyjście po wygłupie, to powiedziałeś, że nawet wiesz, co to jest obrona sycylijska. Kiedyś wiedziałem. To prawda, tak. Kiedyś wiedziałem, teraz tylko nazwę pamiętam. My tylko wiemy, jakie są zasady poruszania się poszczególnych figur. Kto przegra w najmniejszej liczbie ruchów, ten stawia kolację. Tylko że jeszcze muszę program przy okazji prowadzić. Dziękuję ci bardzo. Chciałbym jedną zasadę wprowadzić. Tak. Nie ruszamy się skoczkiem w tą i z powrotem, żeby nabijać te ruchy i dać na przetrwanie, dobra? Żeby to jakoś fajnie przebiegało. Nie. Znaczy, generalnie myślę, że mamy szanse porównywalne do Neymana z Tysonem Fury. myślę, że szanse są żadne. Czekaj, pierwsza szachownica. Jak nasz mistrz patrzy, tak, to zróbmy tak, że ma sekundę na ruch. Dobrze, to jest okej. Tak? No tak. Okay. A dlaczego mu dałeś tyle czasu? Drodzy Państwo, teraz zobaczycie, na czym polegają szachy blitzkawiczne. Blitz. Tak, to będzie historia. Blitzkrieg. Okej, dobra, to tak, to jest twoja szachownica.
Mati, to jest ta pierwsza z lewej jest twoja, ta jest Krzysiek twoja, moja będzie ta pierwsza, pierwsza sprawa. Ja też się chyba przesunę, tak? Czy ty chcesz grać? Możemy ci dać wybrać. W końcu jesteśmy gospodarzami, chcesz wygrać białymi czy czarnymi? Zwyczajowo zawodnik, jak symultana wygląda, no nie? Tak? Gra białymi, więc. Czyli ty grasz białymi? No tak, o, Jezu, jest jeszcze gorzej. Ale okay. Oczywiście możemy zrobić dobra. W piątek, ale... To niedobrze, bo chcieliśmy... Jesteśmy gotowi na każdy ewentualnie. Szczerze mówiąc, jest nam wszystko jedno. No dobra, czekajcie. No to już, dawaj. Janek, zaczynamy. No let's go. Pierwszej E4, drugiej D4. Ale zaraz, jeszcze my się musimy ruszyć. E4, tak? Ale to nie wiem, wszystkich nie, to w każdej osobno mówię. Tak? Aha, okay. Ja mam E4 zagrać. Tak, E4, tu jest D4, tutaj D4, tak? A to jest skoczek F3 może. F3, skoczek. Stara wtoczka, żeby panowie od siebie... Nie poczekajcie, chłopaki, musimy tak... Musimy sobie... Poczekajcie, że będziemy... Ale pokazywali. Jest dobry, bo zagrał 3 razy, zaczął inaczej. No dobrze, a to chodzi. A ty już się ruszyłeś, jeszcze nie? Ja już się ruszyłem. Ja się nie ruszyłem. Nie, to jeszcze nie. Aha, czy ja się ruszę, tak? Ty się możesz ruszać. No, u nas nie ma znaczy, obowiązku, żebyśmy się... cały czas, tak? Znaczy, myślę, że zwyczajowo jest tak, że... Dobra, po kolei, żeby nie było... Tak, po kolei, no, żeby nie się nie bój. Żeś spalił. Przepraszam. To zacznijmy od lewej, tak? Znowu skoczek F3. A czekaj, bo ja się jeszcze nie ruszyłem. Dobra. Jakby cię tu tak rozwalić, no. Jest odważnie. Nie mylę odwagi z odważnikiem. Ja mam ruszyć tak, F3, tak? Skoczek F3. Skoczek F3. Skoczek F3. Okej. Okay. Dobra. W drugiej C4. Problem już co? Na tej drugiej. Nie no, to jest duży wybór. Duży wybór jest jeszcze. Skoczek? C4. C2, C4, pionek. Pionek, okej. C2, C4. C2, C4. A tutaj też C2, C4. C2, C4. Dobra. Krzychu, ty się musisz troszeczkę, mówię w imieniu naszych operatorów, tak, że musisz albo kucnąć, żeby nam, można było pokazywać twoją szachownicę. Patrz, jaka to podpucha do mnie, proszę, że ja mogę ją bić, rozumiesz? A tak naprawdę, jak to posłuchaj, zrobię... zbij i ucieknij w kontuzję. I tak. Mati. Co? Teraz ty. Teraz ja. Mati, odklep jakby co. Dobrze. Nie, no wiesz. Odważnie, być... odważnie, muszę ci powiedzieć. Goniec F1, C4. No poczekaj, bo jeszcze Krzysiek też. Ja, bo to tak. No może prosiłoby, jakbyśmy grał, a przed moim ruchem potem słuchaj, by tu jest duża podpucha, co? Tak? Tak, no nie wiem. Tu jest duża podpucha, prawda? Znaczy, to jest wariant jeden z możliwych. Tak. No, ale ja się tak nie dam. Ja tu gram na przeczekanie. Dobra. Dobra. Janek? Dobra, to goniec F1, C4. Ty musisz nam dać szansę, żebyśmy się, wiesz, my i tak nie rozkminimy tego, ale żebyśmy mieli czas. Skoczek B1, C3. Skoczek B1, C3. I tak. Pionek D2, D4. Patrz go. Dobra. Mati? Ja. ja. W zasadzie to... No. W zasadzie to nie ma znaczenia. Poczekaj. To powiedzmy, że ja sobie... Ale patrz, jak psychika, ile znaczy normalnie, gdybym z kimś grał, zbiłbym tego pionka. A ty już mówię, nie. Wiesz co, przestałem widzieć cokolwiek. Mateusz, to dopiero początek. W pierwszej partii jest, można powiedzieć, debiut otwarty, tak? Zaczęty posunięciem. Właśnie, powiedz Janek, jak oceniasz nasze granie? Na razie jest okej. Okay, jeszcze nie ma poważnych błędów. Więc myślę, że w pierwszej partii się akurat można najszybciej skończyć, bo to też taki wariant, gdzie chyba. Krzychu, jak ty masz pomysł, szybciej wygrać z białymi, ale nie mówię, że tak będzie. Przypuszczam. Ja już się na przykład ruszę. Krzychu, musisz się przesunąć, bo ja się ruszam skoczkiem na F6, odsłoń moją ja nie wiem, czy fantazji da się ponieść, czy asekuracja. A, bo jedziesz. Bo ta kolacja, jest wiesz, nie chcę za nią płacić. Goniec bije gońca. U mnie? Tak. Goniec bije gońca, tu jest ruch. Dobra. Tam już pobiłeś, tak? Tak, tak. To już tak. Zbiłeś, dobra. Teraz E2, E4 na środkowej. E2... Dobra, i tam na ostatniej. Tu, na ostatniej. Tak? Nie, tam. Nie, to był tutaj u Krzyżka. I tutaj na skoczek B1, C3. Niech będzie. B1, C3, dobra. Debiuty w miarę okej. Okay. Pierwszej partii trochę takie niestandardowe.
W dwóch pozostałych to jest teoria. Jestem niestandardowy. W tej ostatniej partii tak naszej to jest tango, tak puszek ta nazwa na ten debiut. Jaki? Tango. Tango? Tango, no. Tango, piątek w końcu. Panowie, teraz tutaj, tak? Tak. To D2, D4. Pionek? D2, D4. A tu już był ruch, tak? Tak, to gra. Teraz ja zrobię może tak. Dobra. Janek? No to zagram E4, E5 na drugiej. E4, E5. Podchodzi ci pod... Zaatakował! Dobra. Przestrzeń. Przestrzeń w latach ostatnich została bardzo doceniona. Starzy mistrzowie nie cenili przestrzeni, ale współcześni wszystko chcą jak najdalej wysunąć, żeby mieć po prostu więcej miejsca do manewrowania potem. Dobra, tutaj ty? Nie, chyba. Ja? Tak. Aha. To ciekawe. Może oddaj mu. Poczekaj. Poczekaj. To mnie zaskoczył. Myślałem, że ja. A gdybym się wykazał taką odwagą? A goniec C1, G5. Od razu zagram. C1, G... G5. C1, G5. Niedobrze. Dobra, w pierwszej partii C2, C3. Pionek. Tu? Tak, pionkiem. Dobra, to trzeba tym skoczkiem po prostu uciekać z powrotem. Czy też przyfantazjować trochę. Nie, no ja nie mogę przegrać tej partii bez jakiejś takiej napieprzanki ostrej, bezsensownej, więc robię tak. No to jest słaby ruch chyba, bo skoczka oddaje po prostu tak. E5 bije F6, skoczka. No wiem, niestety. Janek, ja nie, robię tak. Ruch pion. H6. H6. Goniec bije skoczka na F6. U mnie? Tak. Goniec bije skoczka, a ja dałem szacha. No i to jest prawdopodobnie twój ostatni sukces. I kontuzję mam, chyba mi coś. No. Chyba mi ręka boli. Dobra, a ja hetman F6. Jaki zrób, dobry czy zły? Normalny, można powiedzieć. Okej. Okay. Czystaje lepiej już, biorę mi, opionka zdobywam, ale teraz tutaj, tak? Na pierwszej. Mój ruch, tak? Tak. A, mój ruch, okej. No to hetman D1, B3 w takim razie. Hetman D1. D3. B3. Tu? Nie, B3. Po przekątnej. Po żółtej przekątnej. Wszystkie są żółte. No. Wszystkie, a... no tak. No nie, no jest i czarna. No tak, ale na białej stronie. No tak, no tak, to... tak. A teraz co tam u ciebie? No, bije gońca oczywiście. B2, bije C3. Dobra. U mnie? Pionek C4 bije na pionka na D5. C4 bije D5. Ja tak się Krzysiek odsuwam, żeby nas było, żeby nas było tutaj widać. No to ja... Cholera. Dobra, to hetman bije z B3 na E6 pionka. Tutaj. Co bije? Pionka na E6 bije hetmanem z B3. Tu, tak? Tak jest. I co, szach tam jest? No, wygląda groźnie, ale niestety do końca daleko. Okej. Okay. Dobra, ja teraz mam tutaj dylemat, czy zrobić tu, czy zrobić tu. I wydaje mi się, że raczej tu. No, raczej tak. Okay. Ty, co ty w podpowiedzi? Podpowiedzi szukasz. Skoczek G1 z F3 zagram od razu. No. No dobra, ja chyba pobiję, no. Nie wiem, czy to jest dobry ruch, szczerze mówiąc. Tutaj już zaczynają się moje umiejętności szachowe kończyć. To bije skoczkiem tego pionka. No tak, D5. To było oczywiste. Tak. Dobra, bije hetmanu hetmana na E7.
Słuchaj, zbiłem mistrzowi królówkę. Wiesz co to jest? Możesz się chwalić. Tylko nie królówkę, proszę, to taki no, żargon. Widzisz, tak, nie, żargon. Ale ja ci mówiłem, że ja nie znam się na ten, tylko znam i znam, jak się ruszają figury. Nie, hetmana. Królówka. Dobra, to ja nie, zrobię. Dama królowa jeszcze okej, okay, ale królówka to... Ja zrobię tak? Strasznie. No ale wiesz, ja jestem z tych czasów, gdzie się kremówkę jadło. Goniec C1, G5. Ja goniec C8, G4. No to skoczek D5 bije na F6 hetmana. Kurde, przecież ja tego nie zauważyłem. O Jezu, ale mnie z tym... Ale mnie tu zrobiłeś w konia. No. Przecież to... Jednak ja przegram to, wiesz? Przecież to jest niemądre, co ja teraz zrobiłem. Nie. Bardzo Państwa przepraszam. No, kompromitacja. Na pierwszej bije pionka na D4 pionkiem. C3 bije D4. Tu? Mhm. Holender. Nie no. Jak perspektywy panowie u was? Bo u mnie fatalne. Ja u mnie się... nie najlepiej. Mhm. U mnie bardzo słabo. Ale gramy. Ale nie ponieśliście takich ciężkich strat jak ja. A ja właśnie klasę za chwilę hetmana. Hetmana? Czy jeszcze niekoniecznie, ale za chwilę tak. No ja mam chyba tylko taki możliwy ruch tak naprawdę. Goniec F1, D3. Goniec F1. Tak. D3. Kurde, nie chcę ci odpuścić. Nie ma lekko. Dobrze, bardzo, bo musicie Państwo wiedzieć, że umówiliśmy się z Jankiem przed grą, że nie będzie nas traktował pobłażliwie. Powiedziałem, że jak masz traktować pobłażliwie, to tylko mnie. Ale niestety i na to nie poszedł. Dawaj, hetman D1, B3. D1, B3. Oho. Kończysz go? No, znaczy... Kolacja. Nie, o to, tylko o to wam chodzi. W pierwszej goniec C1, E3. Ja roszadę. Muszę pionkę obronić, tak. C1? E3. Tu? Tak, ja muszę pionkę obronić, niestety na D4. A, właśnie widzę. No, a to już presję wywarłeś, widzę. Ja muszę chyba... Dobra, ciekawe, co tam, jak nas komentują. Ja czy tam są jakieś... Zaraz dobra, to G2, G4 zagrajmy w romantycznym stylu na atak. Nie zerkam żadnej podpowiedzi, żeby nie było. Mati, ktoś tutaj proponuje, dawaj pułapkę offside'ową zastaw. to dobre. Jakie są wasze typy? Chciałbym zapytać na czacie, kto przegra jako pierwszy? To, że Janek to wiadomo, ale z nas trzech. Kto teraz się rusza? Ja. Ty jeszcze pomijasz ruchy moim zdaniem. Ja, nie. Ja jeszcze, mój ruch. Długą roszadę też robię. Bije mi. Tutaj u mnie, tak? Tak. Dobrze. Okej. Okay. A, cwaniurek. Myślałem, że nie zobaczy. Ojejku. Teraz mój ruch, dobrze. Wiesz, białym jest zawsze łatwiej. Troszkę łatwiej, prawda? To tylko dlatego. No. Wiadomo. Skoczek B1, C3. Skoczek B1, C3. Tu tak? Jest. No dobra, ja tu nie mam wyboru, muszę iść w to. Dobrze, ja ci biję konia na F3. Wieża H1, G1. Od razu zagram w drugiej. Tak? Jeszcze raz. H1, G1. Tutaj mogę odbić na trzy sposoby, trzeciej, a pionkiem z G odbiję w takim razie. G. Stąd? Tak, tak. Dobra. Czyli biję na F3. Ok. Cia. U Mateusza teraz ruch. Jak oderwę rękę, to jest po ruchu, tak? Jakie są to zasady? Tak w amatorskich szachach. A jak jest w zawodowców? Tak jest w zawodach. Tak? Jak się puści do... Czyli mogę cofnąć jak coś, tak? Jeśli trzymam jeszcze. Tak. Tylko trzeba tym pionkiem wykonać ruch.
Widzisz. Ale czyli raz już dotknięty, tak? To już tak. Musi grać. Znaczy tą figurą albo tym pionkiem, tak? Tylko niekoniecznie na to pole, tak? Ale jak się puści, to już się puści. To zrobiłem błąd. To była słynna sytuacja z Kasparowem, gdzie właśnie nie był pewien, czy puścił, czy nie, jak grał z Polgar, najlepszą kobietą na świecie. No i właśnie potem tam analiza, no nie, tych milisekund na kamerze pokazała, że puścił? Że puścił, ale zostało przyjęte, że nie puścił i wygrał. Czyli VAR. Był VAR. Dobra, Janek. Długo miałem dla ciebie cierpliwość, ale jedziemy. Ostro. Panowie, ostro. Nie ma żadu. A dlaczego ty? Tomek, może byś się wystawiłeś. Nie no, przecież ja straciłem Hetmana za darmo. Czy nie widziałeś? No, też, już na początku gry. A co ci kryje teraz z gońca? Wieża. Gdzie gońca? A czy tego konia? Wieża. Wieża. Okay. Ja od pierwszej partii grałem skoczek C3-D5. Janek ma problemy. C3-D5. Niestety obstawiam, że to ja przegram najszybciej. Ja się zastanawiam, znaczy Hetman jest chyba nie do uratowania i najlepsze, co mogę zrobić, to wymienić go na wieżę. Tak mi się może wydaje. Może tak, może nie. Natomiast, no bo co? Uciec z powrotem tu, gdzie byłem? W sumie? No. No albo idę tu, on tu. Ale on odsłoni wtedy skoczkiem gdzieś tu sobie. Weź stań troszkę z boku, żeby można było pokazać twoją szachownicę, żeby nasi widzowie też mogli poanalizować. Wiesz co, jak się tutaj cofnę, on odsłoni skoczkiem tą linię i zaatakuje mnie tutaj znowu, nie? Ale wtedy mogę doprowadzić do wymiany hetmana za hetmana przynajmniej. Dobra, grajmy na przetrwanie. Goniec z G5 na F6. Goniec? Z G5 na F6. Drugi goniec. Gdzie on jest? Nie widzę. O, tu. G5 na F6. Aha. Dobra, u mnie? Goniec F1 na H3 z szachem. Goniec F1 na H3 z szachem. No, szach też się nie uzwyczajowa na turniejach, no ale w sumie można, w sumie można. Ty dobrze, że nam mówisz. Myśmy nawet nie zauważyli. Okej. Nie, ja tam zagrałem skoczek D5 i skoczek G5 pierwszy, dopiero teraz zauważyłem. Skoczek C3 na D5, a nie na G5. Bo widzę, że skoczek F3 z G5 został wykonany. Ten? Tak, on stał na F3. On tu stał tu? I tym drugim chciałem na D5. Sorry, bo dopiero teraz zauważyłem, jakoś nie poczułem się na tą szachownicę. No też będziesz mi się ładował, widzę tam. Ja odstawiam króla. Bardzo głupi ruch? Nie, normalny. A. Najlogiczniejszy bym powiedział. Najlogiczniejszy. Dobrze, że coś mi się... Okej. Okay. Też byś tak zagrał? Tak. Nie, znaczy ja bym się już poddał prawdopodobnie niedawno, bo bez Hetmana to jakby... A już byś się poddał. No, nie, no ja nie mogę, stary, no przecież. Nie, no zrozumiałe. Tu jest walka i tak długo jesteśmy, słuchajcie, w grze. Uważam. Całkiem nie ma... No, u mnie już mat nadchodzi z każdej strony. Tak? Mhm. Dawaj go, Janek. Bo wiesz... To są poważne sprawy, kolacja, daj Bóg. Mati, teraz ty? Tak. Aha. Ile tam ruchu? Janek, a jak to oceniasz, to no, co myśmy tutaj zagrali? Czy my tutaj wprowadziliśmy bardzo dużo niepotrzebnego bałaganu? No wiadomo, że ja Hetmana straciłem w ogóle tą kompromitację. No to nie, no w każdej pozycji mam nie lub bardziej wygraną, tylko no, kwestia ruchów. Niektóre powinny być szybciej, niektóre powinny być wolniej. A jak byś to oceniał w tej chwili? Kto najszybciej przegra? Ja. Nie wiem, bo to jest niejasne akurat. Aha, bo to jeszcze zależy, kto ile jeszcze zrobimy głupot. Ile jeszcze głupot zrobimy? Nasza kondycja. No tak, no po części też, ale w sensie... Nie, bo to ja mam ataki, no tylko właśnie zależy od obrony, tak? Jak obrona będzie w sensie. Kurczę, ja cię chciałem zaatakować, pierwszej ale nie partii, pierwszej partii to bardzo długo mi zajmie wygranie tego. W sensie o, to jest najdłużej. Nie, jak zrobię jeden głupi błąd, to mnie szybko skończy. Tylko nie, mata nie jest prosta, bo jest końcówka Westmanów, więc mam pionka więcej, to na wysokim poziomie jest wystarczające do zwycięstwa. No ale... Czyli Mateusz postąpił najlepiej, poszedł na wymianę hetmanów i dzięki temu ci trochę no skomplikował. No tak, mogłem inaczej zagrać, tak, ale tak bardziej pod, w sensie... Muszę przeanalizować potem te nasze partie. Małe Mati, musi być ruch. To jest trzy szachy błyskawiczne. Ja powinien był to wieżę bić wtedy. Nie, to jest zła pozycja była i tak już. Ale bym nie bił też wieżę. Skoczek bije pionka na C7 teraz z szachem. U Matiego? Tak.
Koniem, skoczkiem, szach. Dobra. Niedobrze, Mati. Kłopoty. Kłopoty Borka. Kłopoty. Wieża G1, G5. Wieża G1, G5. Dobra. A u mnie? Król C1, B1. Odpuścił mi. Dobra, teraz ja. Skoczek D5. C7 na D5. Z powrotem na pierwszej. Tu jest skoczek D5, tak się cofam. Tu? Tak, pionka skłonęła i wracam. Z powrotem. Tutaj ja? Pion na B6. Skoczek z F3 na E5, gram na drugiej. Okej. Okay. Ja tutaj właśnie pułapkę zostawiłem, ale została przyjrzana. Nie, ostatnio. No nie, to tak, co, jestem to słaby, ale nie aż tak. Przecież wiem, że jakbym ci zbił, to już się tak, wspomnę. Tak, tak, to cała filozofia była. Chyba to widziałem, sezon na Leszcza. Hetman B3 na C4 gra. Hetman B3 na C4, dobra. Chciał to rozstrzygnąć efektownie, ale... Tak, no chciałem właśnie pseudo poświęceniem na końcu też. Tak. Na pierwszej gram... Skoczek D5 na F4. Na drugi? Nie, ale ruch czarny, tak. Słucham? Pański ruch, tak? W sensie pana ruch. Mój? Bo, tak, skoczek F5 zagram chyba. A, tak, rzeczywiście. Dobra, ja goniec na C5. Ależ to są emocje. Są jakieś zakłady przyjmowane na to, że któryś z nas wygra? Jak myślicie? Dobra, zróbmy to. Maciej, zrobiłeś ruch? Tak. Co tam na czacie piszą? No tak, ktoś komentował. Jestem słaby, ale nie aż tak. Chwilę wcześniej podstawił hetmana w jednym ruchu. No, nie da się ukryć. Nie będę. Nie neguję, tak było. Na drugiej zaram hetman D1 na H5. D1 na H5. A na trzeciej, ja nie wiem. B2, B4 może. Zdobywam figurę jeszcze lekko, gońca albo skoczka, kilka pionków. Na pierwszej H6 został zgrany, tak, dobra. No to D4, D5 się gram pionkiem, centrum. Tu? Niedobrze. Niedobry to był ten pomysł od początku, żeby grać. Cholera. Spróbujmy zrobić to. Nie, przepraszam, nie, absolutnie. Słuchajcie, nasz wydawca podpowiada mi na ucho, że ile byśmy się nie zastanawiali, i tak to nie ma kompletnie żadnego znaczenia. Dobra, muszę to wymienić. No. Wieża bije hetmana. Kurczę, no tracę konia, no. A czy tracę smoku ta kolacja to z 2000 będzie kosztować, przypominam ci. Ja wiem, ale ja to widzę. Nie jest dobrze. To jak nie będzie deseru. Nie jest dobrze. Zrobić. To nie znaczy, co zrobić, ale... No nie, no co mnie wymyślił, no i tak mnie bije, no. Dobra. O, wieżą, bije skoczka. Wieżą? 4, tak.
No to ja pewnie pobiję tę wieżę też. A mogę odbić od razu wieżę też. Dobra. Już do ruchu będzie więcej w tej partii. Dobra, to jeszcze zaczynamy. Hetmanem? Tak, tak, tak. No tylko hetmanem mogę. Tak. Dobra. Panowie, bo u mnie dwa ruchy poszły. A, bo na pierwszej... To nie moja wina. No. Skoczek E6 z F4. Skoczek? Z F4 na E6. Z F4 na E6. Długo się trzymamy i tak, uważam. Pół programu. Sześć. Prawie. Czekaj, ja nie mam koncepcji w ogóle. Co ty nie powiesz? Nie, no jakąś tam mam chyba, ale... No muszę to zrobić, tak? No nie mam wyjścia. Król za jeden na D2. Kurde, no. Mati, ty się tak nie przeżywaj tego. Wieża D8. Hetman z D4 na E4. Z D4 na E4. E4. Janek, ty się bardzo brzydko bawisz. Tak nie wolno. Okej. No to muszę to zrobić. Muszę to zrobić tylko. Tylko tak. To odbijam tego skoczka. Szach. Bije pierwszy skoczka, tak. To teraz ja. Poczekaj, no to już byłem przejść. Aha. Dobra. To ja powiedzmy zrobię tak. Wieża A1, G1, mat. O! To mi się podoba! Jest, brawo Janek, dobrze, dałeś radę. Gratuluję ci, Krzyśku, świetna partia, świetna, znakomita. W McDonaldzie nie ma takich rachunków. Teraz można grać. Teraz już można grać na spokoju. Poczekaj, teraz mój ruch. Krzyśku, posłuchaj, usiądź sobie, poprowadź ten program dalej, jeżeli masz ochotę zapytać o coś Janka, wyprowadź go z równowagi, a my tymczasem nie. Ale to dlatego, grałem, że grałem czarnymi, z czarnymi nigdy mi nie idzie. A, ja rozumiem. No dobra, wieża E8. Goniec H3 na D7. Fucking hell. Niedobrze, tu już się też macicho zbliża, że hej. Ajajajajaj. Wieża z A1 na C1. Tak myślałem. Dramat. A może w tym czasie telefon w ogóle odbierzemy sobie? A właśnie, możemy odebrać telefon. Oczywiście. Może jakiś ktoś podpowie nam, jakiś ma, wizdomy, że odbieramy jakiś telefony. Ruch, teraz, niech ktoś nas uratuje w tej partii. Niech ktoś podpowie Matiemu. Tak. Nie. Może, Michał, to jest tak, Michał, to prośba do tego, żebyśmy odebrali sobie telefon. Może jeżeli będzie, to daj mi znać na ucho. To oczywiście, że zadamy Jankowi pytanie, może go trochę rozproszymy w tym wszystkim. Że tu już nic się tu już nie wydarzy. Janek, będę jak Carlsen do 63. Nie, co on mnie zrobił? Ja tam w sumie nic już nie mogłem zrobić, nie? Tak, nie, no ja już jestem skończony. Ja nie widziałem. Ja też. Ja już jestem skończony. Można powiedzieć, żeby królowi pole zwolnić na F8, ale to i tak tam byłby mat, bo bym końcem teraz na H7 jest kwestia zbił. Tylko, czy umrę szybciej, i czy wolniej. To już jestem skończony. Tam dwa, trzy ruchy dłużej. Tak, no masz rację. Ale... Panowie, odbieramy telefony. Odbieramy, pomoc mamy. Potrzebna. No czekaj, no nie dost. A, czekamy na informację. To by ty na pewno chciałbyś o coś Janka jeszcze zapytać. Tak. Nie? Ja no. Patrzę. No. Jak patrzysz na partię? No, tak, na moją tak, nie tak. Patrz. Nie, no nie mam. No przecież. Które miejsce nie... by cię zadowoliło w plebiscycie przeglądu? Tak. Układasz no, sobie tą dziesiątkę, układaj sobie swój kupon i na którym miejscu się umieściłeś? Ale swój kupon w sensie nie, no to wiadomo, że na pierwszym, tak, jak na siebie no, głosowałem. No to dobrze, to jest ale postawa. Ale oczywiście, no wiadomo, że nie, myślę, że jak top 10 będę, to będzie to sukces.
Wykonałeś ruch, Tomeczku? Sukces, nie, sukces, nie, nie, żadnego dobrego ruchu. 10, no, nie, tak, tak, albo mnie leje tu, myślę, że albo mi leje tu. Wiadomo, top 3 jest kompletnie nie poza zasięgiem. Tu mnie atakuje, a top 3 jest w stanie tego uratować. Top 3? No myślę, że Lewandowski wygra raczej pewnie. Druga, obstałem, że może być Iga Świątek, ale nie jestem przekonany. Może być też Zmarzlik, bo na niego dość dużo ludzi głosuje. Znaczy, tak ostatni rok pokazał, tak, więc zakładam, że w tym się nic nie zmieniło. Świątek, Zmarzlik obstawiam, albo Zmarzlik, Świątek. W takich... wierzą, ale no, oczywiście Stark ma sukces, tak, inni, Błachowicz, więc... Jest kolejny, a powiedz mi, jak, w jakim wieku jest teraz taki najmłodsze złote dziecko szachów? Że, czy jest jakiś taki fenomenalny dzieciak, który, o którym już widać, że Janek, może podbić świat? W związku z tym, że mam ruchy złe i gorsze, to przez na 8 wierzę. No bije gońca. No, tak? Tak. No to ja muszę stąd uciekać. Znaczy no, jest teraz w ogóle młode pokolenie arcymistrzów, które zostaje w wieku tam od 12-14 lat. Głównie z Indii i z Uzbekistanu aktualnie. A dlaczego z Uzbekistanu? To ciekawe. Nie wiem dlaczego. Akurat czy to jest, poczekaj, czy to właśnie Uzbekistan jest takim krajem takim mocno zakochanym w szachach? To któryś z tych krajów, ja nie pamiętam, nie, czy to Turkmenistan, czy Tadżykistan. Nie, 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 nie Armenia, bo to mi podpowiadają, że Armenia, ale jeden z władców w ogóle jednego z tych krajów, tych stanów, to ma wręcz takiego hopla na punkcie szachów. To nawet nie wiem, kto. Chyba wydaje mi się, że to nie Uzbekistan. Może ktoś mi podpowie, który to z tych krajów. Bije skoczkiem gońca na G7. Czyli 12-14 lat, to jest taki większy, no, teraz zostaje jest właśnie to. Tu bijesz? Bardzo dużo tych młodych arcymistrzów. Tak, tak. Więc nie pobili jeszcze rekordu, bo rekord Guinnessa to jest 12 lat tam. Chyba 7 miesięcy, coś takiego. Sergiej Kiryakin pobił. Jeden zawodnik się spóźnił chyba dosłownie kilka dni, żeby z Indii. No ale to, no myślę, że to są dość tak młodzi. A to jest takie chyba głupie uczucie, tak siedzieć naprzeciwko 12-latka przy szachach i jednocześnie czuć, że on jest mocny, prawda? To jest tak komfortowe. No, takie dość niezręczne. Z takimi nie gram. Właśnie Firouzja, czyli ten jeden zawodnik na 120 już teraz, o którym tutaj mówiłem wcześniej, że mi się ciężko gra, to on ma 17 lat teraz. Mhm. Janek, to już wtedy się wieża z H1 na C1. O Jezu. Ciężkie działa. Ty zajmij się tam rozmową. No. To już jest tak trochę. Znaczy, no bo tak jak mówię, no zawsze mi się dawało, mówiłem, zawsze mi się wydaje, że, znaczy wydawało, że jestem jakby najmłodszy, no jeden z najmłodszych, bo był taki chiński arcymistrz też, Wei, młodszy ode mnie rok, który trochę wcześniej miał sukces niż ja, w sensie takie, że został arcymistrzem wcześniej i jakby szybciej się spiął na szczyt, no ale też jakby też trochę pozostał, tak, w sensie przestał progresować, a ja go przeskoczyłem w rankingu. I zawsze myślałem, że jestem taki jeden z najmłodszych i tak dalej, teraz ten Firouzja właśnie wkroczył i tak nieprzyjemnie Janek, do końca. Ale są pytania na czacie, bardzo dużo o Daniła Dubowa. Co ty sądzisz na temat? Danił Dubow, tak, arcymistrz Rosji, bije gońcem wieżę na C1. To jest tak, rosyjski arcymistrz, tak. Dwa lata starszy ode mnie, czyli ma 24 lata. On jest znany z tego, że ma bardzo kreatywny styl gry, bardzo takie wyszukane idee debiutowe. Czyli nie książkowo, nie... Tak, właśnie tak bardzo, bardzo, bardzo wyszukane. Ale on sam powymyśla, czy też ma taki research, który jest lepszy od innych? Nie, sam wymyśla, no, sam ona i jego sztab zakładam, tak. Więc bardzo, znaczy no, taki styl gry też, no nie, właśnie lubi takie dziwne rzeczy, no bardzo agresywny zawodnik, inspiracja dla wielu, też dla Magnusa Carlsena. Magnus Carlsen oficjalnie w wywiadzie powiedział, że Daniel Dubow jest inspiracją po części dla niego. Też mu pomagał Magnusowi, był jako sekundantem, więc no, bardzo silny. Ja akurat grałem z nim mecz, udało mi się raz wygrać w meczu, wyeliminować go, ale był bardzo cięty mecz i myślałem, prawdę mówiąc, w pewnym momencie przegrałem, bo takie mecze składają się z dwóch partii, białych i czarnych. Tak, goniec z D7 na E8 i goniec na E8. Na E8? I... A słuchaj, czy rosyjscy arcymistrzowie mają w sobie taką, czy są inni od całej reszty świata? No bo nam się, uśmiechasz się, chyba coś jest na rzeczy. Są Rosjanami, to są inni. No tak? Właśnie, więc... no. Bo takie nam się wszystkim wydaje, no, nawet oglądając Gambit Królowej, że to są, wiesz, ludzie, którym się wydaje, że są najmocniejsi na świecie. C1 bije na H6 tutaj. C1? Pionka na H6. Tak, znaczy no wiadomo, no była... Rosjanie jakby dominowali tak w szachach, więc przez no,
jakby niezliczona ilość była bardzo silnych radzieckich arcymistrzów, tak? No, sami mistrzowie świata no, to byli głównie radzieccy. No teraz no, wraz z upadkiem Związku Radzieckiego to jakby trochę zanikło, w sensie szachy dalej no, są bardzo popularne, może nie są sportem narodowym tak jak były, ale dalej są bardzo prestiżowo postrzegane. I arcymistrzów rosyjskich jest bardzo dużo w tej czołówce światowej, takiej ścisłej, ale no, są też inne tak, kraje, właśnie jak Chiny, Indie, które wchodzą. I a który kraj jest taki najbardziej rosnący w szachach? Jaki kraj? No Indie chyba teraz aktualnie. Właśnie tak mówiłem, ten bardzo dużo tych młodych arcymistrzów w wieku 13-14 lat teraz. I to wynika... Anand był przez całe właśnie, lata. Właśnie, Anand jest jakby inspiracją, tak? Bardzo spopularyzował szachy w Indiach. Chodzi mi o to, czy to jest kwestia zapatrzenia się właśnie w arcymistrza, który jest jakimś drogowskazem dla nowego pokolenia, czy też jest to jakieś systemowe nauczanie dzieci w szkołach? Nie wiem dokładnie. Znaczy na pewno tak, Anand, Vishwanathan Anand odegrał dużą rolę. Nie wiem, tak, czym jest spodobane. No myślę, że... Nie wiem, jakby tej kulturze, tak? No, jest jedna z teorii, tak? że szachy albo się z Indii, albo z krajów arabskich wywodzą, tak? Nie wiadomo. Bo są dwie różne i nie wiadomo, która jest prawdziwa, która nie. Możliwe, że były najpierw w Indiach, a potem no nie, tam w średniowieczu w krajach arabskich została zmodyfikowana lekko ta gra. Bardziej przypominająca współczesne szachy. Janek, ja widzę, że ty mnie bijesz w dwóch ruchach, to i... ja kurde pójdę do końca. Sayonara, no. Dawaj, kończ. No, dwa ruchy nie ma właśnie wygrane niestety. Tak wygląda groźnie, ale... No, bije na C7 piątka. Ale czym? Hetmanem oczywiście. Hetmanem. Tak. Okay. Nie, zapomniałem, że mogę wieżą, ale wieżą bez sensu. Mm-hmm. I pierwszy król A ty dawaj D2 teraz ty. Król? D2. Za 1 D2. A ty dobrze się trzymasz. Tak myślałem. No w miarę dobrze. No. Mam kilka pionków więcej i gońca. Nie, na D2. Na D2, nie na D1. D2, przepraszam. Chcę wieżę do gry wprowadzić. Mamy telefon. Słuchaj, Krzysiek, czy chcesz dalej pociągnąć? To jest nami, halo? Mamy telefon. Ktoś jest. Halo? No w końcu, dobry wieczór panowie. Dobry wieczór. No przepraszamy cię bardzo, żeśmy się zagrali za mocno. Trochę wciągają. Tak, pół godzinki to trwało, ale warto było. Dobrze. Panie panowie, to jest naprawdę wielki zaszczyt porozmawiać przez telefon. Jakie masz pytanie do nas, powiedz? Wszyscy na pozycjach? Wszyscy na pozycjach, tak jest. Poza mną, ja już nie. Mam pytanie do pana arcymistrza szachisty. Tak. Co pan zamierza robić po karierze szachisty i w ogóle ile może trwać taka kariera na jakimś takim właśnie wysokim poziomie i co pan zamierza w ogóle robić poza szachami po karierze, nie wiem, jakiś trener osobisty szachowy, nie wiem, co pan właśnie planuje, jaką ścieżką chce pan pójść i tak, że w ogóle pójdę z marszu, chcę w ogóle pozdrowić ekipę Santowska Sylwestrową, Łukasza Hudsona, tutaj Maję Szymona. I chciałbym osobiście obrazić pana, ja chcę hejtować pana Marcina Najmana, że jest dla mnie dzbanem i idiotą i to nie szanuje naprawdę. To dzisiaj jest wielki szachy. Sport. Dzisiaj jest wielki sport, wielki dzisiaj sport. Jest, tak jest. Nie, dzisiaj nie ma. Dzisiaj jest nie sport dżentelmenów. Festyn kiedy indziej. Ale dziękujemy bardzo. Ale dzięki. Dziękujemy. Tak. Janek, ty odpowiadaj, ja ci tutaj dam mata w trzech. Czy mam plany jakieś? No jeszcze liczę, że z 20 lat co najmniej w szachy pogram, a potem będę się bawił szachami też na starość. Więc no nie wiem, jakie dokładnie mówić plany. Tak, być może trenerem zostanę. Jest takie powiedzonko, tak, że jak szachiści, tak, arcymistrzowie zostają trenerami, często ich poziom gry leci, siła gry leci, spada z jakiegoś powodu. I się mówi, że to jest jakby tak śmierć, no, nie, dla zawodnika. Więc no, aktualnie nie myślę o tym, żeby trenować, ale za kilka lat. Tutaj Hetman C7 na C6 szach. I teraz jest forsowny mat w dwa ruchy. Więc nie wiem. Tak, jest to jeden scenariusz bardzo możliwy, że zostanę trenerem. A nie ciągnie się do innych sportów takich intelektualnych? Nie. Znaczy na szach już taką ilość godzin nie poświęciłem na trening, że nie bardzo. A chciałem cię zapytać, bo powiedziałeś mi, że w twoim pokoju są wyłącznie książki szachowe, idące w tysiące. Panowie. No i czasopisma jeszcze, tak. I czasopisma szachowe. No dobra, ale jakby literatura szachowa. Tak. Kiedy przeczytałeś ostatnią książkę nieszachową? No to nie dręczne pytanie. No to wiesz, to jest mój szach. Jak to Mariusz Piekarski kiedyś powiedział? G7, przepraszam, na F5. Jak to Mariusz Piekarski powiedział? Z G7 na F5. Nasza szkapa, coś o chudym koniu. No dobra, ja na B8, bo nie mam innego. No to bije wieża na E8.
No i to jest niestety... A i mat w następnym ruchu. Tak. Nie, Mati. Znaczy czytam od czasu do czasu jakieś książki, coś co mnie zainspiruje w danym momencie. Czekaj, tak? Zagrałeś? Nie wiem, tak. Ale książki szachowe to są po prostu zapisy partii? Czy... Znaczy to są analizy różnych partii, zależy jakie, jaka tematyka, bo są o debiutach, są jakby zbiory partii, tak, Mistrzostwo Świata na przykład, są końcówkowe, czyli same końcówki, tak, różne. Więc no, całe multum mam książek różnych, więc... Janek, ja to skończę za ciebie. Tak, tak, Herman Sałaś. Wygrałem, dałem mata. No. Mati, zostałeś najdłużej. Skoczek bije skoczka. No to pięknie. Kończy mnie. Czekaj, ja mam tutaj pytania do ciebie, bo już sobie zapisałem kilka pytań. Odbieramy kolejny telefon, to już no to dobrze. Tak, tak, jeszcze na ten. Mamy kolejny telefon, to słuchamy w takim razie, kto jest z nami. Goniec G5. Dobry wieczór, gratulacje mistrzu, wygrałeś tę partię. Z trudem, bo z trudem, ale jednak. Z trudem się udało. Dobra, słuchamy cię, Halo, kto jest? Oj. Czekaj, Mati, słuchamy cię. No witam. Cześć. Bo pan Borkow to wygląda jak ja za czasem technikum w szkole. No, pan Borkow sobie dobrze daje radę. Ale nic z tego. Mam pytanie do gościa. A mianowicie, jak wygląda taki typowy dzień przed pojedynkiem? Konkretnie ten dzień przed zawodami. Czy są jakieś specjalne przygotowania? To jest jakieś, nie wiem, odcięcie się od wszystkiego? Czy to jest po prostu wyjście na kawę, spotkanie się z znajomymi? Super, dzięki i pozdrawiam. Dziękujemy bardzo, trzymaj się. Znaczy na zawody odbywają się na całym świecie, tylko nie w Polsce, można powiedzieć. Nie, znaczy w sensie, no oczywiście najsilniejsze turnieje, na których gram, no, to jest bardzo mała ilość w Polsce, więc są to wyjazdy dalekie. Zagrałem czy nie jeszcze? Goniec G5, a zagrałem, dobra. Dobra. I już się wybiłem. To ja bym on tam hetmana dostawił, wiesz? Więc no tak, to przygotowanie jest przed takim turniejem bardzo, no to 2 tygodnie powiedzmy wcześniej, wyprzedzenie, bo najczęściej znam swoich przeciwników i wiem z kim będę grał, no nie, często, znaczy często nie wiem jakim kolorem, więc się przygotowuję na obydwa kolory, białe i czarne na kogoś. A takie przygotowanie polega na tym, że patrzę jego partie, są całe programy specjalne z bazami, gdzie są miliony partii. I analizuję. Czyli chcesz mi powiedzieć, że teraz jak pojedziesz do Holandii i wiesz, tak, że się spotkasz z 13 tak, zawodnikami. Tak, nie mam ich rozpracowanych, powiedzmy, nie lub bardziej. W sensie znam ich partie ostatnie. Okay. Wiem, co lubią, czego nie lubią. A wiesz co, poszło takie pytanie na czacie, czy tylko znowu przepraszam was, nie dostrzegłem, nie zdążyłem zapisać od kogo, czy są tacy szachiści, którzy się absolutnie wyłamują z tych schematów? Bo też mi opowiadałeś, że no taka jest trochę poniekąd twoja rola, żeby grać tak. Tak, no daj mu Matię przegrać. Daj mu wygrać, my już pójdziemy. Okej, okay, dobra. Wieża to... z H1 na C1. H1 na C1. Chcecie zajść od tyłu. Od zakrystii. Że na tym polega też twoja trochę rola, żeby wyjść poza schematy, które inni też ciebie analizują, prawda? Bo to na tym to wszystko polega. No są tacy szachiści, pyta czat, którzy się absolutnie grają wbrew wszelkim schematom, że je łamią niemalże już przy debiutach? No właśnie Daniel Dubowiec jest dobrym przykładem tego zawodnika. Okay. On gra kompletnie nieprzewidywalnie. Może zagrać cokolwiek. Byłem tu, tak? Często są takie podejrzane linie, no, nie, które... jakby ja optymalnie z punktu widzenia nie, komputerów nie są idealne, ale są bardzo dobre z praktycznego punktu widzenia, no bo ludzie ich jakby nie znają, nie analizowali wcześniej, albo nie pamiętają nawet. I jest to bardzo, bardzo skuteczna metoda. Więc tak, no jest takie podejście, ale to jest bardziej sporadycznie u większości ludzi wykorzystywane. U niektórych to działa jak uzależnienie, tak, u Daniła Dubowa, ale większość ludzi. Wieża C7. C7. Tu. Tak. I bije wieżę w następnym ruchu, niezależnie od ruchu. Aha, czyli ty to sam zrób, a on, ja to, on tu, bije. On tu. Nie bije, tak, nie wieża. Bije. Nie, wieża bije, wieża. Wieża. A, że wieżę mu bijesz, okej. To jest sytuacja, gdzie w internecie, no nie, jakbym grał na sekundach, to już bym tam kilka ruchów, nie, zaprogramował do przodu. Zane primowy zrobił, no bo już jest pozycja bezpieczna, taka, że mi nic nie grozi absolutnie. No nie, i jakby jestem w stanie przewidzieć swoje najbliższe ruchy. Czyli bez względu na tak posunięcie się przeciwnika. No tak, no tak, bo to już nie, Mati tylko... Nie lub bardziej. Już mogę sobie grać tak. Możesz, no tak, no to już jest... Przód, tył. Wilu, to jest mat, w wielu ruchach? Dostały. To stąd? Z tego pozycji? Trzy? Nie, max. Nie, jeden, dwa, trzy, cztery, no w pięć chyba.
Nie, no i tak szybciej. Czyli tak, że się optymalne branie mi się daje, że w 5 jest. To co gramy? 1, 2, 3. A może być 6, bo akurat tam przypadkowy szach jeszcze jest. Pionek może mi dać szacha. Muszę królem się ruszyć. Mój ruch, tak? A mój ruch jest. A to wieża E7. Dawaj, teraz pokaż te szachy błyskawiczne, jak to idziesz. Takie błyskawiczne ruchy. Dawaj, bach. Mati. No tak, teraz. No. 7, tak. Dawaj na nich do ataku. A co, na, co to na nich? Chopie możesz zrobić. No masz tylko pionkami. Albo nie, no. Nie ma różnicy. Zaatakuj go. To jest Westerplatte. E5. E5? Tak, 4-E5. Teraz wyrabiamy wolniaka, żeby. Wolniaka, czyli pionka, ta, który nie może zostać zablokowany przez innego pionka. Tu? Żeby. Tu? No, a czy jaki miał ten, co właśnie, opowiedz, jaki no, to miał? No, chcę dorobić hetmana, tak? I on, jak dorobię hetmana, to będzie mat od razu. A, bo to i D5, D6. Czyli on po prostu ruszył po hetmana, widzisz? Tak. Pionek, D5, tak. D6. No i teraz nie ma jak tego zatrzymać, no. Ja już nic nie mogę zrobić. No nic. Nie mam broni, jako na Lubaszenko. No, nie mam broni. No, w tej budce na psach. Rozumiem, że w kolejnych dwóch rundach masz hetmana i to jest ten mat. No, no to chodzi, no. No tak. Tak, pion. Tak, D6, D7. Znaczy no mógł iść pionkiem E, by mi dał szacha. No i koniec. Przedstawiam jeszcze jeden ruch, no nie zużył. Pionek do przodu. No i teraz zderajam tak. No tak, tak, mógł tak zrobić rzeczywiście. Nie, zdejmę. Brawo. Jakimś cudem wygrał. Jak udało się. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy mistrzu za naukę. Za lekcję. Na lekcję. Panowie, ale dobrze się spisaliście. Podobała mi się ta sekwencja, kto przegrał jako pierwszy. Michał Podwalkowarem musi kolację zapłacić. Najwięcej wojska. To my jeszcze dostajemy z Jankiem. Czy mamy kolejny telefon? Halo? Mamy kolejny telefon. Dobry wieczór panom. Dobry wieczór, dobry cześć. Wieczór. Damian z Warszawy z tej strony. Na wstępie gratuluję Janku wyników sportowych i promocji szachów, która dzięki tobie się dzieje. Padły już tutaj w trakcie transmisji słowa o finałowej partii Gambitu Królowej. Tam w tej partii po jednej ze stron był Wasilij Iwańczuk, a pan Wasilij z kolei ostatnio sporo czasu poświęca na grę w Warszawie, a właściwie Warszawy polskie, Tupolowe. Nie wiem, czy panowie wiecie, ale w Warszawach właśnie Polka, Natalia Sadowska, jest dwukrotną mistrzynią świata, a w kwietniu w Warszawie będzie grała swój trzeci mistrzowski tytuł. Czy ty, Janku, kiedyś może próbowałeś swoich sił w Warszawach albo w innych sportach umysłowych? Nie, nigdy nie grałem w Warszawy. No czasami wiadomo ze znajomymi, ale nie z Tupolowe, tylko takie... które da się grać na szachownicy. Nie, oczywiście w żadnym turnieju nigdy nie brałem udziału. Szachy w pełni nie pochłaniają. A czy to jest tak trochę, że szachiści uważają Warszawę, no bo gracie na tej samej szachownicy i pewnie tylko to was łączy z graczami w Warszawy, że to jest jednak taka trochę bardziej kulawa, ułomla gra? Znaczy no 8-8 Warszawy, szachownica, tak? 8-8, tak jak jest szachownica, to... No na pewno są dużo prostsze od szachu. Na pewno. No, stupolowe, nie wiem, stupolowe są skomplikowane. To jest 10-10. Są bardziej skomplikowane, nie wiem jak to jest. W sensie... Tak, Wasilij Iwańczuk właśnie, o którym mowa tutaj. Tutaj właśnie gra Warszawy, więc... też nie wiem dlaczego, jaką inspirację. No pewnie taka trochę taki... traktuje to jako rozgrywkę. Ty lubisz planszówki, tak? Czy gry w karty, lubię. A on sobie gra, gra Warszawy. Lubię planszówki, tak. Jestem często w nich dobry, w miarę dobry, relatywnie dobry, tak, dlatego lubię, więc... Tam się też musimy zmierzyć, może tam będziemy mieli trochę większe szanse. Ale o jakich planszówkach mówimy, tak, ale nie, generalnie tak, lubię wszystko, no, wszystkie takie gry planszowe, ale w ogóle gry... A która ulubiona planszówka jest twoja? Z takich, bo ja też uwielbiam, także wiesz, jestem ciekawy, no nie lubię tych takich, gdzie jest zbyt wielki element losowości, rzutów kostką, bo to wydaje mi się trochę mniej. No tak, to psuje, tak? Tak. Właśnie w sumie nie wiem, co jest moja ulubiona oprócz szachów, tak? nie wiem, jakoś w ogóle mi nic do głowy nie przychodzi teraz, ale, no, okay. ale lubię, nawet z elementem losowości lubię, tak, więc... Więc generalnie lubię jakby wygrywać, więc tak. Każda gra, która to umożliwia, sprawia mnie szczęśliwym. Okej, jesteś jeszcze z nami? Czy jeszcze odbieramy telefon? Halo? Jestem, oczywiście. To dawaj, to jeśli masz jeszcze ochotę. Nie mam, oczywiście zachęcam bardzo gorąco do wypróbowania, bo to bardzo trudny, też bardzo wymagający sport. Też zachęcam do kibicowania Natalii, jak będzie grała w Polsce.
Jesteśmy w trakcie w Warszawie organizacji tej meczu. W każdym razie chciałem jeszcze, korzystając z okazji, pozdrowić gorąco wszystkich Wartadistów, też widzów kanału Wartady na YouTubie. Powodzenia, Janku, dla ciebie i dla Radka Wojtaszka, na Tata Fir, zbliżającym się promieniu. Dziękujemy. Bardzo dziękujemy. Może też zaprosimy Natalię, tak? Do nas, może nas ogra w Warcaby, bo to też musi być, tak. Słyszałem o niej, ale chyba nigdy nie mieliśmy przyjemności się spotkać. No, mi się kto to wie? Czekaj, jeszcze zobaczymy, czy są do ciebie pytania na czacie, bo mamy powolutku, zbliżamy się do końca naszego programu, bo jest godzina 21:02, czyli minęły już 2 godziny naszego programu. O, ale mam takie jedno pytanie jeszcze z czata, zdążyłem zapisać. Czy Michał Tal byłby dzisiaj poważnym rywalem dla was, czołowych szachistów świata? Mówimy o kimś, kto właśnie łamał schematy i grał bardzo... Tak, Michał Tal, tak. To jest jakby wyjątkowo, że się wyrażę, odmienny zawodnik, bardzo agresywny, no nie ogień na szachownicy, w sensie jakby kompletny chaos, kompletna zadyma często u niego była, więc no też jakby wyrwał się jakby z nurtu epoki, już się tak wyrażę, bo to były czasy Botwinnika, Michała. No to był taki pionier, można powiedzieć, szkoły radzieckiej i uczył właśnie takiej powolnej, strategicznej gry. No nie? No to Michał Tal był właśnie jego przeciwieństwem, można powiedzieć. Ograł go też w meczu. Był najmłodszym mistrzem świata w swoim czasie. No, rok później przegrał, stracił tytuł z powrotem na rzecz Botwinnika Michała, więc tak, no to była na pewno jedna z najjaśniejszych komet, że się tak wyrażę, tak, w szachowym świecie. Czy ty lubisz oglądać, analizować sobie jego partię, czy to już jest po prostu jakaś, czy to już jest Nie, to jest bardzo, bardzo ciekawe, bo to jest, to jego, znaczy są też bardzo trudne szachy do analizy, na przykład z punktu widzenia współczesnych komputerów, ponieważ no, komputery pokazują często, że te kombinacje są przegrywające, ale często są tak skomplikowane i tak złożone pozycje, że po jakimś czasie no nie, komputery zmieniają ocenę na przykład, no nie, że są obiektywnie ok, czyli że się na przykład partia powinna skończyć remisem, więc nie zawsze tak jest, ale czasami, no nie. No. Więc obiektywnie nawet te kombinacje nie są takie złe, tak? W sensie były postrzegane jako słabe, niepoprawne, no ale po głębszej analizie, nawet z dzisiejszymi silnikami, się okazuje, że tam był gdzieś remis, no nie. Słuchaj, czyli ale wracając do pytania, czy Tal dzisiaj byłby tak, dla was tak, rywalem? Myślę, że jak najbardziej. No jeśli miałby się dostosować, ale oczywiście do współczesnych, nie wiem, czy się tak wyrażę, tak, czasów, w sensie tej pracy z silnikami i tak dalej. Uważam, że każdy wielki umysł przeszłości byłby w stanie, mniej lub bardziej, nawet Morphy, no nie, no, chyba najstarszy. Czyli mówimy o XIX-wiecznym jeszcze szachiście. Tak. Więc jak najbardziej myślę, że Koblanka, Lechin, zawodnicy, no nie, tam no, z początku tak, XX wieku, czy może tam lata 30-40, akurat oni, to, znaczy Lechin lata 30-40, Koblanka trochę wcześniej, 20-30, to jak najbardziej byliby dzisiaj no, silnymi szachistami, tak? Jesteśmy lepsi od nich nie dlatego, że jesteśmy tak dużo mądrzejsi od nich, tylko w sensie mam na myśli współczesnych szachistów, tak? Tylko po części na to, że analizujemy ich partie, tak? I rozumiemy jakby ich grę. No, po drugie no, mamy dostęp do lepszych akcesoriów, silników, tak? Które no, no, powodują, że jakby znacznie siła gry zwiększa zawodnika. Słuchajcie, odbieramy i to będzie przedostatni telefon, także prosimy o szybkie pytanie i potem jeszcze raz się połączymy z kimś i będziemy kończyli nasz dzisiejszy Hate Park. Kto jest z nami? Halo? Dobry wieczór. Dobry wieczór. Z Wrocławia, z tej strony. Witam. Cześć, Wrocław. Więc tak, ja mam pytanie o doping w szachach. Ostatnio była taka głośna sprawa dopingu. Młoda polska zawodniczka została oskarżona o doping i z tego, co słyszałem, no sprawa jest rozstrzygnięta. Sprawa jest to znaczy, w toku. Postępowanie jakby trwa, ale no, opinie środowiska szachowego raczej jest oczywista. Natomiast ja mam takie pytanie o doping taki farmakologiczny, ponieważ no, są różne substancje, które mogą jakoś stymulować układ nerwowy, poprawiać koncentrację, czy nawet takie środki pobudzające. Czy szachiści się ograniczają na przykład do kawy, energetyków między partiami, czy faktycznie jakieś tam mocniejsze preparaty są grane? Może coś Janek nam powie na ten temat? Tak, znaczy no, doping farmakologiczny w szachach jakby nie chcę mówić, że nie istnieje, bo pewnie w jakimś tam stopniu istnieje, ale jakby to na pewno nie jest problem szachów, ponieważ doping farmakologiczny może, no nie wiem, powiedzmy 15% zwiększyć możliwości zawodnika. Podczas gdy doping elektroniczny, o którym wcześniej była mowa, no, zwiększa o 100%. Tak? To jest no, po prostu no, czyni, można powiedzieć, niezwyciężonym. Tak? Taki dostęp do, czy doping elektroniczny, czyli dostęp do
silnika, czyli dostęp do telefonu na przykład, albo komputera podczas partii, albo jakiś system porozumiewania się z kimś, no nie, za pomocą znaków. Więc no tutaj to no powoduje tak, że taka osoba gra lepiej od Magnusa Carlsena, tak od wszystkich w ogóle ludzi na świecie. No doping farmakologiczny. Znaczy no, szachiści też nie wiedzą często, co to jest doping farmakologiczny w sensie takim, bo to nie jest chyba jakoś jasno sprecyzowane. Na przykład na olimpiadach szachowych mamy robione testy właśnie takie, na przykład z moczu, takie jak na normalnych igrzyskach. I tylko ja nie wiem, czego tam właśnie szukają. Nikt tego chyba nie wie, tak? Bo wiadomo, że żaden szachista nie bierze tak EPO, erytropoietyny, ani niczego takiego. To jest niedozwolone według MKOL-u, tak? Ale no to i w szach to chyba nie jest moim zdaniem sprecyzowane, albo ja przynajmniej nie wiem. Przynajmniej nie wiem, więc no sam ty oczywiście nie musisz mieć napitych mięśni. No sam przyjęte oczywiście jakieś tam turnieje, także są, gdzie na przykład nie można pić alkoholu albo coś takiego. Ale no profesjonalni szachiści raczej w ogóle generalnie stroją od alkoholu i no a tak no to nie wiem, tak. Też często są nielegalne substancje, tak, więc no jakby karalne w ogóle jest ich, nie wiem, posiadanie albo branie, więc nie, doping farmakologiczny raczej. Mniej lub bardziej zaryzykowo stwierdzenie, że nie istnieje w szachach. A wypicie kawy przed partią czy herbaty, to nie doping. Okej. Okay. Jeszcze jakieś pytanie na koniec, bo będziemy odbierali ostatni telefon? Tak. Jeszcze mam pytanie, bo były tutaj pytania na przykład, czy szachiści sobie radzą jakoś lepiej w innych grach. I tutaj mam pytanie o Fantasy Premier League, bo nie wiem tutaj, czy słyszeliście, czy Janek słyszał, że Magnus Carlsen sobie super radzi Fantasy Premier League i też widziałem, że oni mają w ogóle swoją ligę taką szachową, Fantasy Premier League założoną, gdzie na przykład grają też Radek Wojtaszek czy Mateusz Bartel. I chciałem zapytać, czy Janek w ogóle o tym słyszał, czy się interesuje piłką nożną, czy może grał kiedyś Fantasy Premier League. Dobra, dziękujemy ci bardzo za telefon. Będziemy odbierali ostatni. Dziękuję. Dzięki. Tak, słyszałem o tym. Rzeczywiście Magnus Carlsen ma tam chyba jakieś bardzo duże sukcesy. No, ale nie tak. Wygrał. Nie wygrał Fantasy Premier League. Ja nawet nie wiem aż tak bardzo, ale słyszałem, że ma sukcesy. No mnie jakby... no, nie jestem wielkim fanem, muszę przyznać, piłki nożnej. Jakoś ten sport... Znaczy, oczywiście wiem, że jest trudny. Tak jak prosto wygląda, trudne lata treningu są wymagane, no nie, zacięcia i tak dalej. Ale jakoś nie jestem fanem wielkiej piłki nożnej i no te tematy takie około piłkarskie tak mnie nie fascynują, nie pociągają, więc tak, więc ja absolutnie nie gram w żadną z takich gier. No ale szachiści generalnie zaryzykowałbym stwierdzenie, że są dobrzy w różnych innych grach też. Jest to zacięcie, no nie jest ta metodyka taka, no nie, to myślenie, więc tak, jak najbardziej w innych grach wszyscy się odnajdują. Słuchaj, jeszcze jedno pytanie. Był jakiś norweski zawodnik, który był jednocześnie reprezentantem Norwegii w szachach? Mm-hmm. No może nie równocześnie, bo to tak, nie tak, w samym tak, czasie. Tak, był Simen Agdestein chyba. Tak jest. Tak. Który... I w piłce nożnej. Tak, prezentacji Norwegii, tak. I w piłce nożnej i w szachach. Tak. To był trener Magnusa Carlsena, jeden z pierwszych. O właśnie, i to jest, słuchaj, zanim odbierzemy ostatni telefon, bo było pytanie z czata. Jaka jest rola trenera w szachach? Dzisiaj jesteś sam, początkowo nawet umawialiśmy się, żeby również twój trener przyszedł do naszego studia, ale czego cię może nauczyć? Od czego jest trener w szachach? Znaczy, tak najkrócej no, zależy, jaki jest stopień zaawansowania zawodnika, tak? To jest tak w innych dyscyplinach, gdzie... No ale ty jesteś już na bardzo wysokim poziomie. No tak, na początku jest taki ogólnorozwojowy trening, no w szach też można powiedzieć coś takiego. No, oczywiście trzeba poznać ruchy, tak? Człowiek się uczy na różnych partiach, robi dużo zadań takich prostych, wiadomo, stosunkowo. Analizuje te partie, na przykład mistrzów świata i tak dalej, poznaje klasykę. No to można porównać do takiego treningu ogólnorozwojowego. No to jest jakby oczywiste, bo jesteś zawodnikiem jeszcze poniżej umiejętności swojego trenera, ale dzisiaj... Tak. I gra dużo, a potem to już jakby trener się zamienia w sekundanta, można powiedzieć. Aha. Co znaczy? No jakby od czarnej roboty jest, to się tak wyrażę, czyli no często to jakby polega głównie, no w znacznym stopniu, tak, na pracy debiutowej, czyli po prostu jestem osobą, która przestawia bierki na komputerze, figury. Nie, oczywiście trochę żartuję, ale trenerzy głównie się, sekundanci głównie się tym zajmują. No i to jest taka praca no, dość ciężka, monotonna. W sensie trzeba się bardzo, jakby cały czas trzeba być skupionym na nie, żeby to robić efektywnie. Mhm. Bo robić byle jak jest łatwo, ale żeby to naprawdę było efektywne i przynosiło potem wyniki, tak, u zawodnika, no to musi być porządnie zrobione. To jest ta praca z komputerem, tak, z silnikami szachowymi, debiuty, czyli początkowa faza. Czyli co, siedzicie i sobie trochę też analizujecie razem, jest takim trochę
twoim kontrapunktem, by też cię zmusić. No, tak, no, na przykład no, nie ja z moim trenerem tam myślę, co z danym zawodnikiem nie chcę grać. No i on tam patrzy jakieś tam albo jakiś wariant, albo jakieś tam notatki jakby uaktualnia. Więc no to się zmienia, tak? Na przykład właśnie mój konkurent Radek Wojtaszek, o którym była dzisiaj mowa, był sekundantem ówczesnego mistrza świata Vishwanatha Ananda z Indii. I no właśnie tam był sekundantem, jednym z kilku. I to była bardzo ciężka praca, ponieważ oni tylko de facto spali wtedy, kiedy Vishy grał partię. Okay. No, mistrzostwo świata, tak? A tak to w ogóle nie spali, no nie? Tam spali 3 godziny dziennie, na przykład 2, a tak to cały czas, no nie, z tymi komputerami. Więc no mi to ciężko sobie wyobrazić na przykład, nie? Że mógłbym być kimś takim, w sensie sekundantem do takiego stopnia, no ale tak to wyglądało, więc tak, ta rola trenera się jakby zdecydowanie zmienia, no ale to jakby ciężko jest też osiągnąć sukcesy bez pomocy innych osób, to no, czasy Fischera, można powiedzieć, minęły, tak, gdzie samemu się raczej nie da wysoko zejść. Odbieramy ostatni telefon. Kto jest z nami, kto się do nas dodzwonił? Ostatnie pytanie do Janka. Halo? Dobry wieczór. Witam pana redaktora i pana arcymistrza Adam Łodzi. Witam. Ja mam takie pytanie odnośnie właśnie debiutów. Jeżeli białe, tutaj oczywiście pytanie do pana arcymistrza, jeżeli białe zaczynają gambitem hetmańskim, czy dobrym wyborem przez czarne będzie wybór kontrgambitu Albina, czy on w ogóle pozwoli czarnym na rozegranie partii takiej agresywnej już na samym początku, czy to niestety tak nie zadziała? Ale jeszcze raz, jak można, bo... No więc Albina, słuchaj, ja nie powtórzę, czy dobrym... Może jest pan jeszcze razem z nami? Tak? Czy na debiut... No posłuchaj. Proszę, proszę. Biorą hetmański. Wybierając kontrgambit Albina, otwierają sobie do agresywnej części rozgrywki, czy raczej się zamykają do obrony? Tak, no czarne generalnie na najwyższym poziomie często to wygląda tak, że białymi gra się na wygraną, ponieważ białe zaczynają i są minimalnie lepsze. Więc biegnie się dążyć do agresywnej gry w miarę. Przekonaliśmy się o tym dzisiaj, tylko dlatego wygrałeś. A czarnymi najczęściej to wygląda tak, że przygotowanie, żeby jak najwięcej figur wymienić i zremisować partię. Tak? Więc tak to na najwyższym poziomie wygląda, jest to trochę przykre. No ale co nie znaczy, że czarne oczywiście w ogóle partii nie wygrywają, bo wygrywają. Czasami zawodnicy czarnymi są ambitni. A bardzo często nawet nie muszą być, bo są biała strona jest bardzo ambitna i czasami no nie przedobrzy, więc to się często zdarza. No nie, no tak, w serwisie na przykład, w tenisie no nie, może pomagać, tak, no ale no nie wiem, jak tam już grają jakiś bardzo długi czas, no to już potem nie mają siły serwować, ten serwis są słabe, które de facto pomagają przeciwnikowi, no nie, można powiedzieć w pewnym sensie, więc takie porównanie, więc tutaj jest podobnie. Tam była pad kontrgambit Albina, czy mi się dodało? Tak mi się wydaje. To był właśnie debiut, który niby rzekomo zagrało Borgo w ostatniej partii właśnie z Beth Harmon. No jest to romantyczny debiut, raczej no, niespotykany na wysokim poziomie. Zdarzały się, były takie epizody w wczesnych latach 2000, że jeden z takich właśnie innowacyjnych zawodników w tamtym czasie, Morozewicz, Aleksander, grał go od czasu do czasu z dobrymi rezultatami. Można porównać, że tak dzisiaj Dubow, no nie? Coś współczesnego, w sensie taki odpowiednik, no nie? Z 20 lat wcześniej. I, no ale generalnie jest to raczej, jak ktoś zagra kontrgambit Albina, to taki uśmiech na twarzy trochę wywołuje w dzisiejszych czasach. No nie mówię, że jest obalony wariant, bo pewnie obalony nie jest. Obiektywnie nie przegrywa, no ale jest taki, no, że prawdopodobnie biały no, ma wiele sposobów, żeby lepszą pozycję uzyskać, albo bardzo przyjemną do gry, więc no, nie spotkałem się z żadną partią na wysokim poziomie, oprócz tego Morozewicza, żeby ktoś go grał. My tego przypadkiem nie zagraliśmy dzisiaj. Nie. Drodzy Państwo, Jan Krzysztof Duda, arcymistrz szachowy, był naszym i waszym przede wszystkim gościem. Głosujcie na Janka jutro w plebiscycie przeglądu sportowego. Janek znalazł się w czołowej 15 i jutro jeszcze zdaje się, że SMS-ami można oddawać głosy na m.in. na Janka, na całą 15 naszych fantastycznych
sportowców, jutro wieczorem rozstrzygnięcie, ale ty masz teraz czas, tutaj program na żywo, jutro, jutro gala, rzadko kiedy, co? Takie. Rzadko, rzadko, ale potem wjadę do Holandii na 3 tygodnie, więc... No to tam już będzie tak, po prostu, luzik. Które cię miejsce usatysfakcjonuje jak w tym turnieju? 14 najlepszych. No myślę, że będę top 5, to będzie nieźle. Mhm. Znaczy, no, będzie to jako sukces, szczególnie top 3 to będzie sukces. Znana jest już jakby kolejność partii. Wiadomo, kiedy będziesz się spotykał, z którym zawodnikiem. Nie, to będzie losowanie. To jest turniej zawsze robione i nie wiadomo. Mhm. Nie wiadomo, jakim kolorem, ani kiedy, z kim. Okej, okay, czyli więc, rozumiem, że są wszyscy ci najsilniejsi. Jest Carlsen, jest Caruana, z którym też wygrywałeś. Nie wszyscy, no, ale bardzo dużo silnych zawodników, więc... Wesley Sow, z którym... Nie, Wesley Sow nie ma akurat. Człowiek, którym przegrałeś akurat po tej partii z Carlsenem, tak? Jakiś czas później już tak. Znaczy mecz przegrałem w internecie. Tak, internetowy, tak jest. Tak. Ale stawka, rozumiem, jest bardzo, bardzo mocna, jak na szachowy Wimbledon przystało. Znaczy jeszcze jest dużo, stosunkowo dużo młodych zawodników, więc jest takie urozmaicenie, no bo jest ta elita. No i są młodzi, ambitni, gniewni, którzy no, może nie mają aż takiego doświadczenia, tak, no ale też no, są jakby bardzo, no właśnie bardzo agresywni, tak, i bardzo jakby nieustraszeni, tak, więc może się dużo wydarzyć tam. Oglądajcie i śledźcie postępy Janka. Turniej zaczyna się, czekaj, od 16 aż do końca, stycznia. Wtedy kończycie grać. Jan Krzysztof Duda był naszym i waszym gościem. Jutro oglądajcie, jutro w kanale sportowym, między innymi wieczorem e-sportowy turniej FIFA charytatywny z Maćkiem Rybusem, między innymi, także też się będzie dużo, dużo działo, ale nas zlało. Dziękujemy wam bardzo, trzymajcie się, dzięki Janek, było bardzo miło. Dziękuję bardzo. Na razie, dzięki.